Witamy, witamy w pierwszym odcinku podcastu, jest ze mną Nekon. Siema. No, no, to będzie nasz wspólny podcast, w planach jest to, że będzie wychodził co tydzień, ale to nie jest obietnica jakby co, okej? Okay? Zobaczymy jak to będzie, jak to wszystko tak. wyjdzie w praniu. No, nawet nie mamy nazwy, raczej znaczy, zgadaliśmy się, yy, tak naprawdę napisałem do Nekona po, no gdzieś tydzień po tym jak nagrywaliśmy tamten taki podcastowy... Nie wiem, ścinę po tym o Akacki, gdzie cisnęliśmy ich tam wszystkich za to, że słabo topkę zrobili, to tydzień gdzieś był, nie? Temu. Tak, tak, no, około tydzień. No, no bo opcja jest taka, od razu się przyznaję, że tamten odcinek to wyszedł przez to, w sensie chodzi mi o Akacki, że y, mi się wykruszył y, montażysta. tusiek się wykruszył, bo mu się komputer zepsuł i chciałem trochę takim y, łatwym sposobem zrobić filmik, żeby dało się go bardzo montować. <ślesky> I wziąłem jeszcze ciebie, mówię, wyjdzie spoko, wyjdzie coś ciekawiej niż zwykle. No i finalnie w ogóle to wyszedł ten podcast trudniej, dłużej mi wyszło w produkcji niż zwykły filmik, bo tam mieliśmy straszne problemy. No ale dobrze się gadało. Tak, także tak. jesteśmy jeszcze raz. No, także dobrze, się mi, no, bardzo dobrze mi się gadało, szczególnie później tak jak się ludzie śmiali w komentarzach, że e, tam topka 20 do, do 4, okej, okay, się zgadzają chłopaki, a e, top 3 to było słuchaj, kurwa. To i to trochę tak mi się jest. podobało. Tak, tak, <laughs> że była ta wymiana zdań. I od razu chciałem ją powtórzyć, dlatego na pierwszy podcast wymyśliliśmy, e, że będziemy może to za mocne słowo, będziemy się nawzajem cisnąć. <noise> tak, będzie totalnie ciśnięcie i wyzywanie się na każdym kroku. Tak jest, <noise> także podcast będzie się nazywał, nie wiem, wyzywanie podcast, nie, nie. Tak, no myślę, że my na tyle jesteśmy, jakby potrafimy dyskutować na jakimś taki tam poziomie, że potrafimy i przyznać się do błędu, i jakby no, wy 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 wytnąć sobie jakiś tam błąd, ewentualną opinię, po prostu inną, i ją zrozumieć, że możemy porozmawiać na poziomie po prostu. Tak, nie? i wiesz, coś powiem, fajne jest to, że wiesz, jak ja sobie tworzę jakiś materiał, ty pewnie też masz, masz tak, no to jakby nie uzgadniasz tego z nikim innym, kto może mieć chociaż trochę inną opinię na ten temat, no bo to by, to, to by wtedy wyglądało tak, że robiłbyś filmik raz na miesiąc, żeby ktoś się wypowiedział, przeanalizował, pozmieniał to. I, i, i chodzi o to, że robiąc jakiś taki sam swój filmik, to. No to ja w nim mam jakby, nie, 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 nie zrozumcie mnie źle, mam w nim 100% racji, w sensie takim, że ja mam tylko swoje zdanie, ja je tylko przedstawiam, no później niektórzy mi tam w komentarzach piszą, co powiedziałem źle i tak dalej, no i oczywiście w praktycznie każdym moim filmiku jest jakiś błąd, ale, ale wiecie, to i tak jest tylko i moja wyłącznie opinia i fajnie będzie się spotkać z kimś, kto może ją zmienić. Zmienić lub jakoś tam przedstawić swoją, jako, jako tak, kontr-argument. swoją. Yy, niekoniecznie wiesz, to, co, co ty mówisz, może tak, być tak. niezgodne z tym, co ja mówię, mogą się, jakby dwa zdania mogą być inne, a jednocześnie możemy się z tym zgadzać i z tym zgadzać, ale tak, jak tak. Jak pozostać pod, przy swoim, nie? Możliwe, że zmienimy, zmienimy jakoś swoją opinię na dany temat. Mhm. No, różnie może być. Znaczy już kilka kilka rzeczy nawet przy tym ostatnim podcaście y, zwróciłeś uwagę, że prawdopodobnie jak historia i y, była zmieniona y, gdzieś tam w Shippudenie. mi to tak się strasznie wyryło w banie no ja to jestem tego pewny to zauważać, wiesz no to potem uka ukazuje się tak tak tak, także myślę, że żeby nie było, że cały czas ja gadam, i od razu przepraszam, jeżeli będę wbijał się nekonowi w słowo, to nie tak, że ja jestem taki hamski, że go przegadać. Po prostu chodzi o to, że jakby nawet się nie widzimy, nie? przez internet, to jest tr dużo trudniej nie, pr nie przerywać sobie, jest dużo trudniej. Dlatego, żeby nie było, że cały czas ja gadam, może zacznij. Od mojego filmiku. Będzie to na zasadzie takie, że nekon oglądał mój filmik i się do niego ustosunkuje, a później ja będę się ustosunkowywał do jego filmiku i może ty zacznij przedstawiać w ogóle jaki to filmik tak więc, i tak więc, dobra, tak więc sadzimy sobie Eliasza na dywanik, jest to filmik y, Ucicha to Beksy, tak? Ucicha to największe Beksy w Naruto, coś takiego, taki mm -hmm. tytuł. No i tutaj mam kilka takich punktów zastrzeżeń I, i na początku wspomniałeś, że film jest twoją jakby subiektywną opinią, nie można tego brać tak bardzo do siebie, że to jest jedna, jedyna prawda, to oczywiście mi się podobało, ja też tak, zawsze wiecie, wspominam o no, tym. Tak, prostu tutaj zaznaczę, że y, to nie tak, że, wiecie, moje zdanie jest najważniejsze. Nie, po prostu zaznaczam, że to jest moja subiektywna opinia i każdy może mieć inną, ale to nie znaczy, że o, to jest starsza obronna, moja subiektywna opinia, nic, nic mi nie możecie zrobić. No jakby, jeżeli coś mówię błędnego, to hej, wypominajcie mi to, no po, po, to, to, po to jesteście. No, dokładnie. No i jeżeli, o ile chodzi o tą opinię, to jeszcze okej, okay, ale już na samym początku tak prze, przenaliczyłeś bardzo... Taki istotny fakt, bo powiedziałeś, mm -hmm. i się cały czas potem tego trzymałeś, czyli Sharingan przebudza się w momencie, w którym dochodzi do jakiejś. Nie, teraz przytam swoje teraz. Czyli powiedziałeś, że Sharingan przebudza się, kiedy jakaś osoba, bliska osoba ucicha umrze na jej oczach, y albo się o tym dowie. I mm. potem trzymałeś się cały czas tego, tego, jakby. No i to tak, nie wiem, czy tak myślisz, ale to brzmiało jakbyś, jakby to był jedyny sposób na obudzenie Sharingana. Nie, 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 nie no, a, a... to znaczy. To, to jest właśnie to, co to, 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 to rozmawiałem z tobą. E, Nadal przy... nie pamiętam, ale mam, mam swoje jakby obiekcje. Aha. Nie, chodzi mi o to, że rozmawialiśmy o tym przed stworzeniem tego w ogóle podcastu, że jest kilka rzeczy, że ja po prostu coś powiem i ja to rozumiem. I o to chodzi w tym, w tym też podcaście, że ja to rozumiem, co mam do powiedzenia, a już niekoniecznie jestem w stanie to dobrze przekazać. Ja nie uważam, że tak jest. W sensie, wiesz, Sharingana się przebudza... Skrajnymi emocjami, niekoniecznie musi być tak, to być śmierć. Tak, dokładnie tak. No, no i to tyle w filmie, my to bolało pewnie, mnie jakiś tam, ktoś tam pewnie też zwrócił uwagę na to, że mhm. jakby potem trzymałeś się na przykład tego, że ucicha, Cicha zostali zepchnięci, żeby nie oglądać śmierci swoich bliskich osób i tak dalej, i tak dalej. No ale sobie przejdźmy dalej. Mhm. No, no. Bo też y, twierdzisz, twierdzi, że y, u Cicha dostali władzę i powinni się cieszyć, że w ogóle coś dostali i są tylko niżej niż Jonini. I to jest w sumie. Nie są taka... niżej niż Junini, są wyżej niż drzenini. W sensie mają. Raczej ma, yy, znaczy, trzeba ja wiem, ta władza ich policyjna yy, liczy się tylko jakby względem cywili, jakichś drobnych przestępstw, jakichś kradzieży, jakichś ulicznych, bijatyk, pianych ludzi. To jest taka znikoma władza, żeby ich bardziej ugłaskać, taka papierowa. Oczywiście y -y. to jest potrzebne, ale no. Yy, Ale, no nie wiem, czy klan ucicha jest tak potężny klan ucicha powinien pełnić taką rolę. I. Powiem... No. Jeszcze, jeszcze masz coś do pytania, czy już mogę rozmawiać na ten temat? Jeżeli. No, jeżeli, ogólnie, ogólnie mój temat jest taki, że ta, ta władza jest znikoma bardzo i to jest, istnieje tylko na papierze, praktycznie. Żeby ich, po to, żeby ich ugłaskać po prostu. I, I teraz tak, możecie. Nie, ja, jak najbardziej się zgadzam z tym, żeby ich ugłaskać, i dla mnie to był po prostu najlepszy mów, jaki mogli zrobić, że coś w sensie, bieramy jaki mógł zrobić, nie? Yy, druga sprawa to jest yy, To, że wiesz Oni ustępowali yy, tylko Anbu i Kage I teraz tu mówisz, że Joninom może Nie, że tam drobni cywile Ale to nie, nie było tak, w sensie oni Joninów też mogli yy, Aresztować Tylko, że nam oczywiście to nie zostało przekazane nie mi się, więc... wydaje, że ich, ich władza polega. mi się, wydaje, że bardzo na nich pluli W sensie jakby nie, nie uznawali ich władzy Ktokolwiek na poziomie ninja Już ta yy... ich władzy niezbyt uznawał. Powiem ci, że nie uważam, żeby tak było, wiesz, to, to co nam zostało pokazane z tej części jako policjantów, tak, to, tak. to oczywiście pogarda, ale to jest ten wycinek, bo zobacz, yy, moim zdaniem, w sensie, oczywiście to musimy dużo sobie dopowiedzieć, Tak, tak nie nam zostało, zostało nam zostało świetnie pokazane. No, przekazane zostało mhm. nam w ten sposób, że oni jakby panowali nad tymi cywilami, nad takimi bardzo drobnymi przestępstwami, mhm. oczywiście to nie jest Tam źle, jaka... że oni dostali tą władzę, to jest takie, że macie tą władzę, to jest taka chujowa władza, że wy ją będziecie mieć, to nie o to chodzi. Ale bardziej mi chodzi o to, że nie uważam, żeby ta władza była czymś takim. Jakiś nie, nie, nie tylko słowa szukam. Mm, Kurde, wiesz? S nie, nie słowa. Wiem, czy, o co ci chodzi? Że była wystarczająca? Jakaś nie, taka, nie, nie. Że dawała Kurde. jakąś władzę? Właśnie, tak, władza dawała władzę. Nie, taka chw chwalebna, tylko synonim, szukam. Mm -hmm. taka, taka jest, że ta władza nie jest czymś, czym można się tak szczycić, po prostu, i nie y jest czymś, czego byli dumni. Znaczy, to ja nie powiedziałbym, że nie byli, by, nie, nie byli dumni. Jakby, wiesz. Znaczy, oni nie... na pewno szanowali tę władzę. Sam, mm -hmm. sam Fugaku bardzo szanował tę władzę, i to jest też punkt, którym połączymy sobie do, w, nas, w następnym. Ale też jeszcze chcesz coś powiedzieć to. Chcę, bo y, o, co, o co mi chodzi? Bo oczywiście musimy dużo sobie do dopisać, ale wiesz, to, to nie tak, że to, co nam zostało pokazane z policji, czyli ten wycinek, gdzie na przykład y, dwóch ucicha próbuje. Y, powstrzymać dwóch pijaczków, którzy się biją bodajże, że tak to wyglądało i jeszcze opluwają tak, tak. tych ucicha bo to nam tak. zostało powiedziane. Tylko, że to nie jest tak, że oni w tym momencie zostali policjantami i w tym momencie, od tego momentu zawsze ich tak traktowano, tylko nam pokazano to na przestrzeni yy, po, po, po tym cubim, jak oni nie pokazali, czyli sprawka Danzo, yy, tak naprawdę, yy, pokazali to tak, jakby wiesz, właśnie na nich pluli, ale to jest wycinek zaraz po tym cubim, ale Wiesz, ta policja już istniała ileś lat, no to chyba tak, nie tak, było od, tak, od że cały czas na nich pluli. Czyli powiedzmy, że jakieś, mm, możemy wnioskować 60, 60 lat, 70 lat, coś takiego? Nie, nie wiem ile konkretnie, w sensie, no, tak w o, hej, mam trochę, mam trochę informacji na ten temat, więc yy, nie wiem yy, ile, ile lat było to przed, i yy, ile lat przed tym faktyczną rzezią, rzezią Cicha, był atak Kubiego. Z dziewięć? Nie, ile mogli mieć tam lat Naruto i ten. Y Sasuke o... wtedy był Bobasem, jak była. Miał prawdopodobnie zrok. Mhm. No, mm -hmm. no to... i tak trzymał go na rękę Nie, to powiem tak. Co najmniej no. 30 lat, y 40 lat pewnie y ta policja miała. O ile nie więcej. No, I teraz plus, plus. Zobaczyliśmy wycinek dosłownie przed sam atakiem, gdzie na nich pluli. I wiesz, nie mówisz to dobrze, ale trochę podstaw mieli, nie? Przez tego Kubiego i przez Danzo. Oczywiście to była, wiesz, jedna wielka manipulacja, ale to, to że to nie była jakaś fajna rzecz ta policja, to mi się nie zgodził. No bo jak masz przez 40 lat yy, możliwość. Jakby bycia kimś lepszym, znaczy lepszym to też jest trochę złe słowo, po prostu być jakimś innym niż zwykłym Johninem, bo nawet tych Johninów też, no najpewniej w sensie tak to zostało yy, przedstawione, że oni byli po prostu pod Anbu, że Anbu nie mogli już yy, tak po prostu aresztować, ale mhm. wychodzi na to, że zwykłego Johnina by mogli, jeżeli mieliby podejrzenia, więc przez 40 A, tak na na... lat byli powiedzmy szanowani... Albo przynajmniej nie, nie byli tacy opluwani, no bo wtedy by nam to prawdopodobnie zostało pokazane, a poza tym nie sądzę, no, by zawsze się byś ich byś mógł być opluwany przez 40 lat i wiesz, i dopiero później się obudzić przez to. Więc uważam, że to jest tak spoko też dojdziemy. funkcja. No jest, to, jest to powiedzmy ok, funkcja, ale nadal myślę, że Fugaku służył na coś więcej niż stołek policjanta. I tak samo mm -hmm. na przykład w tych radach, gdzie była rada wioski, była trzech star była starszyzna, był Hokage, był Danzo. To na przykład tam jego, jak jest Shuga, Shuga, Sh -y, Fugaku, nie Fugaku, tylko ojciec Shikamaru był, już, już mi się imię porąbało, no to na przykład tam był całkowicie ignorowany. Jego, jakby, każda decyzja, nie wiadomo czy każda, z tego co widzieliśmy, co nam pokazano. Tego jakiekolwiek tam wniesienie o cokolwiek było ignorowane, jakby był całkowicie nieważny I mm -hmm. bardzo spłaszczano ich tą władzę Niby była, ale była fajna o Uchiha, że, chodzi mi o że ich, mi... ich władza, tak, znaczy tak. Ich, ich decyzja, w sensie decyzja mówię, informacje, które przekazywali i tak dalej były olewane? Tak, jakieś wniesienia, tak, tak, były po prostu olewane I, to... i przez, ale to, to już były czasy Danzo, tak? To były czasy to już Danzo. były czasy Danzo, bo mam mówimy jeden myk o Fugaku męż, Z twojego filmiku, którego będę się czepiał później Tak, to ja wiem eee, którego w każdym Dora. razie, chodzi mi o to, że ja, ja nie odbieram tego jako, wiesz, że to była tragiczna, no, taka zapchaj dziura ta funkcja. W sensie, okej, okay, ona tak została pokazana, nie? Tak, jakby... w czasach Dan została nam tak ukazana, ale tak jak mówisz, na pewno wcześniej, jeżeli mówimy o samym Tobiramie, to na pewno hmm. Tobiram nie miał na pewno nic złego na myśli. Tak. Bo to jest też odcinek, o którym będziemy rozmawiać później. W każdym razie, no to jest jedna rzecz, że właśnie oni mieli tą funkcję policjantów, ale też zobacz, że do tych policjantów, z tego co mi się wydaje, należy tylko u więc dodatkowo jakbyś masz trochę łatwiejszą drogę, żeby zostać policjantem. Masz łatwiejszą drogę do tego, żeby zdobyć jakąkolwiek władzę, niż iść jako Johnin, nie? No, powiedzmy, że tak. Jeszcze... W sensie, oczywiście, I do końca... że, 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 no. że było taki Danzo, yy, nie chciał posadzić nikogo z Uczycha na, na, na władzę, Hokage. Odsuwał nie, ich ile nie się da. da. Nie, nie mieli okazji na tą dobrą, dobrą, yy, czyli znaczy naj, największą władzę, ale na jakąś mieli większą niż przeciętny człowiek. Tak, ale tak naprawdę w kwestii wioski nie mieli nadal nic do powiedzenia jako jeden z największych klanów, I jako jeden z pierwszych, oczywiście jeden z dwóch pierwszych. Nie mieli to żadnej nie realnej jest... władzy, realnej takiej, wiesz, żeby Fugaku nie miał nic do powiedzenia niestety. Mhm. Mm dobra. To wydaje, to ale wchłop. teraz kto miał poza Kage i poza radą plus wiesz, takim Shikamaru w Naruto czy właśnie Shikaku bodajże przy Hiruzenie. No to właśnie między innymi tam był Fugaku, tylko właśnie żeby posiedzieć. <laughs> Tylko popatrzeć, tak? Może no. nie miał nic do powiedzenia, ale z drugiej strony to pewnie już widziałeś ten argument, w którym y, mówiłem, że Fugaku nie nadawałby się na Hokage, ponieważ moim zdaniem łatwo dał się przekonać y, klonowi, w sensie okej. Okay, nie no zgadzasz już... się, do tego dojdziemy, do tego dojdziemy. Dobra, to, może dobra. pójdźmy sobie dalej w tej chwili. Mm -hmm. Mów. To Mów też... dalej. Więc uznajemy chyba, jak rozumiem, że policja tak naprawdę została kiepsko przedstawiona pod tym względem, ale tak. no, no. No raczej miała lepszą władzę niż przeciętny człowiek. To na pewno, to na pewno, to jest taki fakt. Akt, ale jakby też nie pokazano nam dokładnie, jaką oni władzę nad czym i nad kim mieli. To też tak nie możemy dużo powiedzieć o tym. No ale okej, okay, tutaj przejdźmy, mm -hmm. okej. Okay. I idziemy sobie do trzeciego punktu, gdzie tu powiedziałeś, że ucieka się spłakali, bo zostali przeniesieni przez To Ramę, a potem jeszcze dalej przez Danzo na tak. pobocze wioski. I to nie powinni na tym płakać, bo to w sumie nic takiego złego się nie stało. Mają tam mm -hmm. troszeczkę do centrum, i to w sumie nic, nic takiego nie zmieniło. Mm -hmm. I tutaj napisałem sobie, że Uchicha, tak, tak sobie argumentował to Fugaku, tak? I oni mm. tam ta, na swoim zebraniu, że Uchichów to tak. bolało, że są w bardzo złym położeniu, żeby interweniować w sytuacjach zagrożenia dla wioski. I to mm -hmm. było już po, to było już te drugie przesunięcie, czyli, tak, tak. czyli tam wtedy Danzo, Danzo. No. tak. I według właśnie Fugaku, policja powinna być umiejscowiona jak najbliżej centrum, bo wtedy jak najszybciej mogą interweniować i co, naj, co najbardziej go bolało. To to, że oni z każdej strony byli otoczeni wieżami i cały czas byli obserwowani kamery, cały czas, wiesz, szpiedzy i to go najbardziej właśnie bolało i stąd pochodziła między innymi ta ich jakby nieufność względem wioski. I powiedzmy, że właśnie nienawiść, która narastała już od lat, bo to też nie jest tak, że od Cubiego zaczęli się. Jakby nie lubić wioska. Od samego początku, od czasów Madary, ucichom u nigdy nie ufała, no jakby demokratycznie jakby nie został wybrany Madara i to też jakby może troszeczkę pokazywać. Zresztą pokazywania takie scenki, że boją się u Cichów ludzie, tak? Ale to też tylko sobie przejdziemy, bo teraz właśnie Dobra. mam punkt... Znaczy, chcesz się od, odnieść do tego? Jasne. Do no, ich że y, demokratycznie... Jakby... Znaczy nie, to jeszcze nie, to, to później. Tylko, teraz mi chodzi o, o to, że stali przeniesieni i po, właśnie o to mi chodzi, że... Powiedziałeś, że nie powinno ich to powiedzieć, że oni zostali przeniesieni, że to jest tylko takie, wiesz, płakanie, płakanie bez powodu, praktycznie. To może za bardzo spłyciłem. Na pewno to pierwsze przeniesienie, to nie odniósłbym tego jako przeniesienie. W sensie, ja wiem o czym mówisz, i wiesz co, jak przygotowałem się do któregoś tam, chyba do Tobiramy akurat, to ja oglądałem te odcinki, tak się wciągnąłem i so, ja? obejrzałem wszystkie. I tam najwięcej gadało Orochmaru, o tym, jak źle jest u Taka o, jest w, prawda. W, w którym, w którym odcinku? Czy w sensie, e... w którym, co oglądałeś? Ja mówiłem o w tym odcinku o Tobiramie, yy, to, a to były no. odcinki jak właśnie wskrzesił wszystkich Hague, w czterech, znaczy się, yy, o To tam najwięcej o gadał o jakimś źle, jak są opresjonowani yy, no. i tak dalej. No, Stary Dziad, wiesz historię, zna. <laughs> tak, tylko że kwestia tego, to nie była jakby, mam wrażenie, wina Tobiramy, bo yy, to, że oni zostali gdzieś tam umiejscowieni, to prawdopodobnie było tak z każdym klanem. W sensie, yy, wiesz jak jest zbudowana wioska mniej więcej, nie? nie znamy dokładnej tak. mapy, ale gdzieś tam pod skałami Czy jest ta, mamy cała taką? siedziba i dookoła się tam rozpociera cała wioska. I teraz, yy, jak weźmiesz jakieś takie fanowskie chociaż mapy, nie? To widać, że te, ci Uchichowie, ten klan ucicha jest gdzieś tam blisko właśnie... Yy, tych Na północnym zachodzie są, po, i tak dalej, wyjść yy, i, i okej, okay, ale tak jest z każdym innym klanem. Weź sobie głupi klan Nara, w sensie, jak oni mieli własny las, to też musieli być gdzieś blisko yy, tej. Tak, ale oni nie pełnili funkcji jakby policji i głównie o to się, to, to, tego się toczyło to wszystko, że oni nie rozumieli, nie rozumieli yy, sytuacji, w której zostali przeniesieni z kogoś, skądś indziej, gdzie mieli dużo jakby większą swobodę do jakby pomagania, w jakich, do interweniowania w różnych sytuacjach. No i dodatkowo właśnie ta sytuacja, w której byli szpiegowani, wiedzieli, że wioska im nie ufa, nie rozmawiano z nimi jak trzeba, no to są już oczywiście czasy Danzo i Hiruzena, tak. czyli dwóch no. władczych debili, i nie rozmawiano z nim w żaden sposób, olewano jego jakiekolwiek decyzje, i nagle zaczęli ich obserwować, szpiegować, to jest oczywiście po, po incydencie tak. z Kyubim. Tak, ale to jest wina z Danzo, ale do tego mówię, że trzeba odróżnić dwie rzeczy, bo I to, zna. że oni zostali umiejscowieni, no to tak, jest tutaj trochę racji, że wiesz, mieli dalej wszędzie, w sensie nie dokładnie wszędzie, ale mieli niektóre miejsca kluczowe, powiedzmy, yy, dalej. No ale też hmm. jest kwestia tego, że mogli się rozstawić, nie? To nie jest powód jako... do nienawiści, tak? To wiem, do czego dążą, tak, ja to nie tak, jest taki tak, powód, że oni powinni się... się spłakać, ale to jest taka szpileczka, taka jedna... Ca tak, cały wielu... czas mi chodzi o to, tobiramy Cały czas mi chodzi o czasy Tobiramy. Oni po no. prostu zostali gdzieś umiejscowieni, bo też nie upchniesz wszystkich w środku. Wiesz, hmm. e, trochę też dziwne by było, jakbyś miał miasto, miasto, tam jak miasto, no nową wioskę, gdzie jest główny, główny plac, powiedzmy, i na samym środku będzie policja. I... i... Ten klan nie był taki mały, żeby wsadzić go wszystkich w, jed w jedno miejsce. A głównie klan Uchiha to była wtedy policja. Kurde, przyznam zabieg... ci się, no? niestety, że o samej, o samej decyzji tobieramy, dlaczego, co i jak tej historii. To teraz w tej chwili nie pamiętam i sobie do tego się nie przygotowałem, ale mi tu bardziej chodzi właśnie o słowa w Twoim filmie, właśnie po tym, po tym, yy, po tym przeniesieniu Danzo. Ale o mm -hmm. tej tobieramy, dlaczego bo się to nie wydaje, że to było losowe. Na pewno to biała w tym jakiś cel ukryty, tak. ale ja nie pamiętam do końca na czym to polegało, ale tego nie chcę, nie chcę mówić o tym. No dobra, w sensie to wiesz, oczywiście nie zostało to idealnie wyjaśnione, że on to ustawił ich tu i tu i tu, bo taki był pozycja i. Nie, po prostu zostali gdzieś umiejscowieni, i ja to tak yy, rozumiem, że. Oni zostali gdzieś umiejscowieni, jak wszyscy, wiesz. W sensie klan Ucicha był po jednej stronie, klan Nara był po drugiej stronie, klan Taki Siaki był po innej stronie. Wątpię, że to było tak, że mógł sobie być losowy Uchiha o nazwie Saskę Uchiha i on nie mógłby sobie żyć w środku miasta. Jakby rozumiem to, że on mógłby, tylko po prostu. Znaczy, chodzi ci, że twierdzi, że to nie było yy, celowe po prostu. Rozmieszczenie ich w jakimś tam, yy, gdzieś tam, no to nie było celowe, tak? No, raczej, raczej nie. Tak, pod względem mówię, to bieramy. A to, że byli szpiegowani i tak dalej, już za czasów dawno, to, to jest inna sytuacja, ale były podstawy ku temu, by ich szpiegować jednak. W sensie, wiesz, w świecie Naruto tego Kyubiego, póki co do tamtych momentów był w stanie kontrolować yy, Hashirama i Sharingan, więc kto jest głównym podejrzanym, jak <tuszel> Hashirama nie żyje. To do tego też dojdziemy sobie, ale możesz sobie troszeczkę wspomnieć, że. Kurama może być y, kontrolowane tylko za pomocą mangeki o niezwykłego. Mm -hmm. I jakby w czasie y, walki Kubego z Kubim wioska została odseparowana w, nie wioska, sorry, sorry, tylko y, y, klan Ucicha no. został jakby odsunięty do, od tej walki, przez tak. to, że bano się, że oni zaraz dołączą. Jakby. Yy, Wspomogą tego, tego mm -hmm. gościa u nie? Jakby bano się, że to właśnie ich inwazja jest No to odsunęli ich i oni mieli tam ewakuować Cywilów, no i tam Fugaku znowu się wkurzył Oni chcieli ratować wioskę, chcieli ratować ludzi Możliwe no. Na pewno yy, Fugaku z Mangekyo Sharinganem Mógł uratować wioskę mógł, I tachi, to że nikt nie wiedział, yy, że yy, go posiada. Mógł nie umierać nie wie, yy, Ludzie nie wiedzieli, że go posiada yy, No to właśnie, jeżeli wiedzieli, że go nie, no Jeżeli nie wiedzieli, że go posiada ktoś No to jak mogli zaatakować wioskę Z drugiej strony to też jest No, ale taki oczywistą punkt. sprawą wtedy już było to, że to je, ktoś z ucicha maczał tam palce. Oczywiste. tak. W tak. sensie Okej, okay, no. skoro wiesz, nikt tam widocznie nie prowadził rejestrów Mangek już Sharinganów, więc y, mogli sobie to ukryć. No Fugaku jakby naj, naj, największa tak, osoba w Mogli wtedy. sądzić, że, że, że na pewno ktoś jest z taką mocą tam na pewno, no. Tak, więc oczywistą sprawą było dla tych wszystkich y, osób, że to jest ktoś z kanu Nie mogli wiedzieć, że to jest Obito, nie? Ale, ale powiedzmy, że... Y... Znaczy, no nie powiedzmy, nie ma co tutaj zakładać. Było jasne, że ktoś z klanu UCH, prawdopodobnie, No to fakt bo wiadomo, są, są wyjątki, które po prostu, Kakashi, które mają Sharingana, nie jest z klanu UCH, ale ogółem, no jakby 99,9% osób to z Sharinganem to jest UCH, tak? W tamtym no tak. momencie. No to, to jest proste. To oni mieli prawo, mieli prawo nie tylko prawo, ale musieli sądzić, że to jest jeden z ucichów. Tak, więc. Tak jakby y, naturalną trochę koleją kolejną rzeczy jest to, że skoro to jest jakieś Uchiha, to już na, mm, w tym etapie, y, w, w tej części, gdzie jest obrona, raczej ich nie doprowadzasz do tego, żeby jeszcze łatwiej ich wpuścić do środka wioski. No. W sensie błędem było dalsza część w sensie, że tak ostro pocisnęli, ale to jest właśnie wina Danzo. Bo zobacz, co się dzieje. Jest atak na Kubiego. Wiadomo, że to jest ucicha. Odcinasz ich od walki z kubim, robisz to na własną rękę, ale skoro oni naprawdę się zaopiekowali tymi wszystkimi tak. mieszkańcami, czyli wypełnili swoją robotę, tak. wypełnili swoje zadanie, tu powinni zostać docenieni. I bo... że oni byli wszyscy przeliczani, kto i gdzie jest, więc wiesz. Więc, każdy. Więc, każ... no. Trochę z tych podejrzeń powinni zejść. Tak, bo dzięki temu zgadzam. to powinno troszeczkę oczyścić z tych podejrzeń, ale. Mhm. Nie wiem, może zacząć jakieś rozmowy. Mie, oczy, mnie osobiście zawiódł Hiruzen, który był całkowicie umierno to jako, jako Hokage i nie zrobił nic. Nie wiem, Dan robił sobie co chciał praktycznie, pod tego Tak, żądanie. No, to, to, to jest fakt. Znaczy, I Danzo, no. Hiruzen. Ach, no tak, no nie był Hiruzen był na świecie Hokage. Miał kilka swoich momentów, no. ale no raczej nie był, nie był świetny. No hokage, i po takiej no. sytuacji dla mnie to powinny być rozmowy z Fugaku, który był naprawdę mądrym gościem, ale niestety hmm. nadal, nadal go oparowano. I u nadal jakby ich nienawiść cały niestety, czas rosła. Niestety jest też ten timeline, time którego nie znamy za bardzo, nie? W sensie? I nie, wie, nie wiemy za bardzo, ile czasu minęło od tego ataku QB'ego, podejrzewania, do momentu, w którym oni rzeczywiście chcieli zrobić ten bunt, chociaż jak tak sobie oglądałem różne rzeczy i tak dalej, to trochę trochę 6-7 lat, 6-7 lat, no bo właśnie. Sasuke miał wtedy jako 6-7 lat, a był bobasem jak był QB, no to 6-7 lat powiedzmy, możemy na śmiało powiedzieć. Mm -hmm. No to, 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 już, to już jest powód do tego, żeby się wkurzyć, oczywiście, ale też yy, nie zapominajmy, że ten Fugaku nie robił takich świetnych rzeczy. Po pierwsze, zobacz, że yy, on, był, on był jakkolwiek szanowany, nie? Bo w Ogólnie w wiosce bo, był szanowany, tak? Ogólnie przez tak, ludzi nawet. Yy, ale wiesz, jakby to, że spłakać się, że nie został Hokage, pomimo tego, że nie za bardzo yy, pokazał cokolwiek, co potrafił. W sensie było powiedziane, że na wojnie yy, zrobił dużo, nie? Ale z tym MS-em on się przed, krył przed wszystkimi. Więc... Tak, ale jest powód, jest bardzo ważny ku temu powód, który troszeczkę też spłaszczyłeś, a może mm -hmm. o tym jakby zapomniałeś. Może przejdźmy sobie, bo ja to mam napisane. No, Czekaj, dobra. Nie wiem czemu, ale jakoś nie, nie po kolei, ale chyba mam Madara jako Hokage, czemu? Hmm, a potem, bo to, bo to jakieś tam w filmie było po prostu, że... Nie, potem... to było też, w tym Prze mówiłem, że Madara jako Tak, no dobrze... To dobra, to teraz, sobie, to teraz to koniec sobie zostawmy. Mm -hmm. mm, a tu mam jeszcze tylko zapisane, że nienawiść u nie rosła od czasów Cubiego, tylko po prostu od wielu lat. A Danzo dobrze o tym wiedział i to po prostu wykorzystał. Po prostu czekał na tą iskierkę, żeby... On cały czas doprowadzał do tego, żeby ta iskierka sobie wybuchła. Ale to też nie jest takie, to jest taki fakcich tylko... I teraz mowa o Fugaku Mówisz, że Fugaku łatwo dał się namówić na, na... No wiele masz mu za zarzucenia, za, za zarzucenia Dał się namówić mhm. na zamach stanu yy, Ukrywał swoje Mangekyo przed wszystkimi tak. I teraz Fugaku bardzo ładnie to rozjaśnił Czemu ukrywał I Fugaku ogólnie nie chciał zamachu stanu Pokazał Itachi'emu co by było gdyby Pokazał członkom klanu swoje Mangekyo Pokazał mu za pomocą na przyszłość Czyli klan wywarłby na nim presję Cały klan wywarłby na nim presję Mm -hmm. Żeby posiadł Kyubiego tak. przejął na nim kontrolę i zaatakował wioskę. I on tak. wtedy poprosił Itachi'ego że i dlatego, powiedział, że dlatego ukrywa sobie mandgeki o swojego, czyli nie mm -hmm. chciał tego. I powiedział do Itachi'ego że chciałby, żeby mu pomógł podjąć jak najmożliwie bezkrwawe przejęcie wioski, żeby zabić tylko górę, żeby nie, w, nie wciskać w to cywili. I żeby właśnie yy, wiesz, obyło się to bezkrwawo. A jednak popatrzmy na to, że wioska liścia zrobiła to jak najbardziej krwawo się dało, zabijając niemowlaki, dzieci, starsze osoby, bezbronne osoby. Bo pamiętajmy, że ucicha to nie tylko ninja, ale właśnie dzieci, dziadki, yy, kobiety, niewinne, bezbronne. Mm -hmm. Jednak mi się wydaje, że yy, ucicha co zamierzali, nie doszło do tego. No, zami coś zamierzali do tego nie doszło. A wioska zrobiła coś <noise> 20 razy gorszego, jakoś jednak oni są tymi, którzy. Zrobili zajebistą rzecz, bo u Cicha nie, nie wyszło, Dobra. Więc tutaj mam troszeczkę. I wskocz te, mm. praca się do fugaku przede wszystkim, no? Tak, dobra, więc y, zacznijmy od tego, że y, z tym Angieku, że, że on go nie przedstawiał specjalnie dla klanu, okej, okay. ja to wiem. W sensie, może tego nie powiedziałem, ale znałem pewnie to za oczywistą sprawę. Mm -hmm. Chodziło bardziej o to, że. Y, co, co fajne mi się podobało na pewno y, o tym, co mówiłeś, że, że ta rzeź, że to właśnie dzieci i tak dalej, w którymś z swoich filmików to, to też mówiłeś. I ja się zgadzam, ale nie sądzę, że to jest. Mm, nie sądzę, jakby to ująć, że to jest y, większe zło. W sensie, jeżeli patrzysz na ilość zabitych, to raczej by tak nie było, że Klam nie da się, nie się, nie da się tak, tego dobrze out, nie cały. Wersus mm. yy, klan Uczycha idzie się napierdzielać z innymi. Uważam, mm. że byłoby dużo więcej ofiar, jakby klan Uczycha do, yy, do zamachu dopuścił. Znaczy nie wiemy jak ten zamach miałby wykolnie wyglądać, bo właśnie Fugaku sugeruje i da się bezkrwawe przejęcie. Jakby w ogóle nie w ogóle nie, nie ten, nie wtrącać yy, to. Mm -hmm. Aha, dobra, 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 A bo ja się... przypomniała mi się druga hmm? sprawa. Tak, A... nawet mam tu napisany. Tak, że, czy to by się udało, że, czy nie, to już inna sprawa, prawda? Że miałeś teorię, że Fugaku na przykład yy, pokaże, że jest w stanie kontrolować Kybiego i jakby yy, mi taką kartę jokera że albo oddajesz mi władzę, albo, albo, gościu, yy, jest wojna domowa. Tak, 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 dokładnie tak. I dobra, okej, okay. to mogłoby się zdarzyć... Tylko, że wiesz, że wtedy sytuacja by była dokładnie odwrotna. Ja nie widzę scenariusza, w którym Fugaku używa lisa jako karty przetargowej, a potem wszyscy inni mieszkańcy mówią, okej, okay, wygraliście siłą, to teraz my będziemy posłuszni. Byłaby dokładnie taka sama sytuacja, tylko tak. ze strony wszystkich innych mieszkańców. Tak, na pewno chodziliby do nich mocną nienawiścią. I mhm. to znowu przez jakiś czas na pewno sytuacja byłaby napięta. Oczywiście to jest Oj, tak. takie gadanie teraz moje, mocno napięta mhm. i nie byłoby ciekawie. Ale wydaje mi się, że to jest nadal kwestia dogadania się. Tak jak mówiłem w tym filmie, bo przechodzimy teraz jakby o. leciutko do tego mojego filmu, w którym mówiłem o przejęciu cichu nad wioską, co by było, tak. gdyby Itachi wziął stronę Fugaku. I mm -hmm. tak jak wspomniałeś... I czekaj, bo zgubiłem myśli na chwilkę. Tak, tak. Ja, ja się posługuję też tym, bo to się pięknie łączy, nie? To jest idealne przedstawienie. I nawet trzeci temat, który mam też pisany się idealnie łączy, więc myślę, że ten podcast to będzie klan ucicha, O, znalazłem, znalazłem swoją myśl. Bo tak. mm -hmm. Mów. Wydaje mi się właśnie, że przez jakiś czas ta sytuacja była bardzo mocno napięta, mm -hmm. ale w tym, w tym filmie też wspomniałem, że Danzo zostaje zabity lub pojmany mm -hmm. przez właśnie Itachi'ego. Tak. I wydaje mi się, że Hiruzen jest na tyle... Jakby pacyfistycznie nastawiony, na pewno jest pacyfistą, mm -hmm, mm -hmm. że dałoby się z nim jakoś dogadać w kwestii tego i mogłoby się to jakoś ułożyć, ale to jest. Musiałbym to na tyle rozwinąć i to tak uargumentować, że to prawdopodobnie by mi dnia nie starczyło. Ja wiem, że powinienem yy, w filmie to mm -hmm. uargumentować lepiej, bo jakby bardzo, bardzo to spłaszczyłem i poszedłem po bardzo prostej linii oporu. Zasugerowałem, mm -hmm. że w yy, cicha przejmę wioskę. I wszystko będzie dobrze. U cywile to boty i jakby nic nie będą mieli nic temu przeciwko. Tak samo Jonini, tak samo Szukaku i, i dalej, dalej, dalej. No to po oczywiście powinienem to rozwinąć i poszedłem po, jakby na łatwiznę. Powiedzmy, że mm -hmm. poszedłem na łatwiznę i powinienem jakby to rozszerzyć. Tego to jestem świadomy na pewno. No właśnie, ale, ale właśnie tak to trochę też odebrałem, że powiedziałeś, że a, oni by tak zrobili i by było wszystko git. No tak, moim końc. zdaniem byłoby <laughs> dużo gorzej. No, bo, no zobacz. Mówisz, że może by się wszystko ułożyło, tylko że oni, klan Richards, wtedy by, z, by zrobił dokładnie to, czego się by po nim pos, spodziewali przez te wszystkie lata. Przejąłby władzę agresją. I tą agresję, y, jakby. Czy wioska zrobiła to samo? Z, z wioska zrobiłaby dokładnie to samo, tylko że na większą skalę, no bo wiesz, nie znamy dokładnych liczb, ale tak patrząc tak. na to wszystko, na całe anime, no myślę, że klan Uchiha nie jest 50%, 50 to nie, nie, nie stanowi 50% całej wioski, tylko tam jest właśnie yy, ten klan Nara, klan Yamanaka, klan Aha. Inuzuka. To jest z klanu... wielu klanów i cywili. Tak, tak, jest, wielu klanów, jest wiele klanów i cywili i teraz nawet jeżeli by przejęli tą władzę, no to ja myślę, że raz, dwa wybuchłaby wojna domowa na większą skalę. Uczycha i tak by zostali zawici w tym, że dokładnie pewnie wszyscy, bo już ludzie by się na tyle wchórzyli, tym bardziej, że już była napięta sytuacja na nich, mhm. że no powybijaliby ich, nie patrzeliby jeszcze bardziej, nie? Właśnie, ja nie mówię, że wybicie klanu Uczycha przez Itaczego było super pomysłem, ale jakby stało się, nie? E... Mhm. I Uf, jak to ubrać słowa? O, o hmm. tym, co mówisz, to jest jeden ze scenariuszy na pewno, bo w takiej sytuacji, w której mówimy o przejęciu wioska cicha, to cała historia się zmienia kompletnie i diametralnie. I to jest tyle różnych ścieżek, które, to jest tyle różnych szczegółów, które mogły zmienić jedną drogę na drugą, że naprawdę można by było o tym gadać i gadać. Czyli Oczywiście. Jest, naprawdę, jest duża tak szansa mówię... na to, że doszłoby do wojny domowej kolejnej. Jest duża... Może nie duża, ale jest mniejsza szansa na to, ale jest szansa na to, że wioski się jakoś ze sobą dogadają. Może po jakiejś właśnie małej wojnie, może wyszłoby to na lepiej, może wyszłoby to na gorzej. Aha. I znowu dużo gada. S są dwie kwestie, bo jeszcze jedna kwestia to... to, to w ogóle cała ta sytuacja, ty uznajesz dość moc fugaku i uważasz, że był bardzo olewany. Był olewany, tak. to na pewno, ale też kwestia tego, że... No... On się w ogóle nie nadawał na Hokage. Skoro sam przy, y, potwierdził, że jakby klan zobaczył, y, że on ma Mangekyo, to by go do, w końcu przekonali do tego, no to jak on miałby być Hokage? Tak to argumentował. Ja to widzę. Ja to widzę tak, żeby po prostu, jeżeli klan nie zrobiłby to z jego pomocą, no to zrobiliby to sami po prostu. Mhm. Wyłamaliby się. Ucichała byli strasznie krnąbrni do władzy. Dobra, i teraz sytuacja, w której yy, Fugaku zostaje yy, Hokage. Jakkolwiek, nawet nie yy, nawet nie poprzez agresję, przez zagrożenie wojną domową, yy, tak. wydaje mi się, że nadal wiesz klan by sobie szeptał za plecami: "Ej, a zrób to, zrób to". Od tego są, wiesz, no. jakby mądrzejsi ludzie, nie? Dokładnie, nie, Niestety, tak dokładnie. To by troszeczkę boli, że ten klan Ucicha został Mm, to jest też spłycony, bo znamy kilka OP-postaci i fajnych postaci z tych ucichów, ale na tych zebraniach to same randomy są. Nie wiemy jakie z jest acją, są silni. Bo to te, też nie jest tak, że każdy ucicha to mm -hmm. potężna moc. Mi się tak. wydaje, że to jest duży potencjał, ale taki ktoś jak przykład. Tak, tak, tak taki ktoś jak Obito, Fugaku, Itachi, Shisui, Sasuke, co raz i Madara. Y Raz na bardzo rzadki czas się trafiają. Akurat mm -hmm. to była taka era, w której tych ucichów było bardzo dużo silnych, bo jakby we wcze wcześniejszej historii znamy tylko Madarę z, z tych silniejszych, tak. chyba że Izune, który też tak. jakoś, y, jakoś nie wiadomo jaki silny nie był. No i to tyle: I tyle jest ucichów. I to nie znaczy, że ich jest teraz 300-400 i każdy jeden jest teraz zagrożeniem, bo, bo przejmie, y, bo przeżyje traumatyczną y, tą y, traumatyczną, tak, jaką ale, sytuację. Ale pewnie, pewnie biorąc pod uwagę to, że y, bierzesz losowego ucicha, i bierzesz losowego. Nie wiem, no Kogo innego po no. innego, no to raczej wygrywa yy, ten yy, klan Uchiha. Dodatkowo, tak. jeżeli to no. w ogóle walczą na przykład trzech ucicha versus trzech randomów, jakichś yy, też tych też, no to zobacz, że oni zabijają jednego ucicha, to drugi ucicha się wzmacnia, nie. I, i... Tak, tak coś no. jak, tak. powiedzmy, że tak to działa, że Sharingan. Tak, I nie uważam, że wiesz, wszyscy ucicha są źli yy, i dlatego yy, żaden nie zasługuje na yy, bycie Hokage, ale. Póki co nie było chyba żadnego, który by wyzasługiwał. Ja uważam Fugaku, że nie byłby wcale gorszym Hokage od Hiruzena na przykład. Wydaje Oj, mi się, że... nie, no to okej, okay, ale nie mówimy, że Hiruzen jest dobrym Hokage. Ja wspomniałem chyba o tym, o tym filmie, że Fugaku nie był wcale gorszym ani od Minato, ani od y, Hiruzena. Znaczy Minato, to on, tam jego, jego władzy, tam nie wiemy zbyt dużo, znowu. Tak. On znaczy był dobrym człowiekiem. Poświęcił się dla wioski. Jego poświęcenie w sumie też jest dupy dla mnie, ale o tym też chcę powiedzieć mm -hmm. kiedy indziej. A, jeszcze druga kwestia, że wiesz... Yy, kwestia tego, że Fugaku miałby zostać Hokage. Tylko nie ma ku temu powodów. Już nawet nie chodzi o to, że on się tam, yy, jak ja to nazywałem spłakał, że, że był olewany. Ale Hokage to jest yy, funkcja, którą dostaje najsilniejsza osoba w wiosce. A gościu ukrywał, że ma Mangekyou. Wiesz, jakby... Znaczy, niekoniecznie taka, że musi być. On zrobił dużo na wojnie, no. nie? Sorry, że ci przerwałem. On zrobił dużo na to wojnie, to się... ale jakby tą swoją prawdziwą moc ukrywał. Wiedzieliśmy to tylko my, widzowie i Itachi. No i mimo tego był dalej uznawany i brany pod uwagę razem z Minato na równi, jako następny mhm. Hokage. Jednak wybrano Minato. No tak. I oni właśnie byli brani pod uwagę po wojnie. Po wojnie, w której zginął. Tak Obito. samo yy, Orochimaru był brany pod uwagę. Tak, ale Orochimaru chyba. Czekaj, jak to było. No, to chyba możliwe, że to było też wtedy. I to było, wtedy. Wtedy, o... to było na pewno wtedy, bo każdy z nich miał zostać czwartym Tak, wygrałem. tak. Ja on wtedy rozmawiał na, w grob, y, przy grobach z Titacim i opuścił wioskę. Mm -hmm. tak było. I, I właśnie, dlatego uważam, że. Możliwe, że później Wcale nie dobrym hokage. Oczywiście, że trochę przekoloryzowałem to w swoim filmiku że z tym spłakaniem się, y, ale za bardzo było to przesadzone. Oczywiście od, od, od y, momentu, w którym Danzo zaczął maczać swoje palce, było gorzej. No, no może... nas, wiesz, specjalnie próbował właśnie stworzyć tą iskierkę. To, ten wybuch, ten zapalnik próbował stworzyć, żeby to wszystko pierdolować. Mm -hmm. No i, i, i uważam, że w końcu, nawet jakby Fugaku doszedł do tej yy, władzy, no to z drugiej strony to powoduje sporo problemów w kwestii tego, że oni sami za bardzo nie rozumieli, jak ten ich sharingen działa. Takie mam wrażenie, nie? I teraz yy, oni by chcieli pokazać, jak to są wspaniali, jednocześnie. Wysyłając swoich ludzi do, na walkę i dając im znowu możliwość przebudzenia większego lepszej, lepszej mocy, ale zaraz za tym idzie to, że oni szaleją po prostu. Jest duża, duża szansa na to, że oni im, im odwali po prostu. Tak, I... jest, nie znamy znowu tej szansy. To jest znowu kłopot z uciechami. Nie, nie, nie mówię, że to jest potwierdzona informacja. Rzuciłem się w, w oczy 90%. Tak 90%. 90% w sensie? Na to, że yy, oszaleje. No, ja bym nie powiedział, że praktycznie. Ja bym powiedział, że nie mam pojęcia na przykład. Bo... <laughs> ja ty byś powiedział. Ja, ja raczej. Dlatego mówię, że to nie jest potwierdzona informacja, bo jak ja y, szukałem informacji na temat y, tobira. Nie Ramy ma takiej właśnie, informacji to, to, to albo ja jej nie użyłem, więc prawdopodobnie to była tylko insynuacja kogoś z fanów. Albo. Na pewno, nie może ma takiej w informacji. coś Tobirama mówił, Toby że Birama na 10 jest y, nie szaleje? A, bo powiedziałaś, że ja zrozumiałem 10%, że szaleje, wiesz? Tego tak, no czyli, że jak jeden na 10 nie szaleje, no to 90% szaleje. A, nie, nie? szaleje, dobra, to, to jednak dobrze zrozumiałem wcześniej. No właśnie, ale no to, to by, to to by taki... miało potwierdzenie trochę z, z tym, co się działo. Mówię tu ciągle o Mangekio Saranganie, no bo ten zwykły man, ten zwykły sharingan to więcej, większość osób tam, wiesz, yy, przebudziła pod względem tego, że zobaczyła, że jego bliski umiera, nie. Mhm. A bardzo mało kto jakby tego Mangeki przebudził. Tak, to jest ta kwestia. Ale biorąc pod uwagę kto przebudził, to tak. Itachi przebudził, użył go, okej. Okay, yy, Shisui przebudził, yy, nie zdążył za bardzo go użyć. Madara no odpierdzieliło mu, tak? A Madara to jest yy, troszeczkę yy, za szmaty brany przez Black Zetsu, powiedzmy. Tak, no, o, ale o Madara zaraz. odwaliło mu. Obito, yy, no w sumie też je, można powiedzmy, powiedzieć, że zobaczył Rin. Yy, Powisie temu małej powody. I znowu odwaliło mu, nie? I no tak ale, samo no... masz... Yy, kogo masz tam jeszcze? Wyleciało mi z głowy. Kogo, kto, kto, kto mi został? Z Malgakią? Saskę na pewno. Saskę. Odwaliło mu. To masz na pięciu, no. których znamy, trzem, trzem odwaliło. No ale teraz powiedzmy sobie też tak, z drugiej strony. Jesteśmy na stronie Obito i powiedzmy, że on nie jest u cicha. I zobaczył to, co zobaczył. Czy, czy normalnemu człowiekowi by nie odwaliło po takim czymś? Też jest trochę bo Bo przeżył naprawdę ciężką rzecz. Y jasne. I miał jakby wyjście do tego, że miał jakby inne wyjście. Matarał przekazał mu nowy, nowy plan. I były był zakochany, jego, jego ta ukochana osoba nie, no zginęła. Wiesz, wiesz, tym bardziej jak znasz ich wiek, bo nie wiem, nie wiem czy znasz, ale oni tam w ogóle mają po 12-14 lat, to tak. w ogóle nie, nie dziwi mnie, że oni są w tym anime tak dojrzali na ten wiek, nie? Ale, no. ale ten, no to jest młody, łatwo go było przekonać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Został wykorzystany też po części... Y tylko, że zanim w ogóle Madara mógł mu coś powiedzieć, to on wywrżnął wszystkich ninja, nie? To, to, już też, to już też coś, coś, no to coś jest znaczy, też, nie stało. To jest też Czego moment przebudzenia Mangekio, Mangekio, ono nie no. zrobił. Ani z braku mocy, ani z braku chęci, bo szedł A... tam, żeby spotkać swoich bliskich. Możliwe, że to jest ten punkt zaczepny, bo on właśnie to jest moment, w którym przebudził Mangekio. I tak. to może, może być to, może akurat w tej kwestii może być to. Ale tak. nadal uważam, że osoba no może nie, od razu nie rzuciłaby się na wszystkich. Jeszcze ktoś z takim charakterem jak on, nie? Takim łagodnym powiedzmy, mm -hmm. bo to była osoba z bardzo łagodnym charakterem i bardzo takim miłym. No i Ale tak, to powiedzmy w tym przypadku to się zgodzę oczywiście. No właśnie, więc widzisz, że ta szansa jest spora. Nawet jak, jeżeli porównamy sobie tego osoby, które znam. No nie, no, można jeszcze wziąć Fugaku, który nie oszalał, więc taka szansa 50 na 50. nie Mamy sześć osób i trzy z nich można powiedzieć tak, oszalały, ro robiły złe rzeczy, nie? O tak powiem. No z dru e drugiej strony też tak troszeczkę głupio. Jest jakaś szansa na to, że ktoś stanie się silny i zły, no to zabijemy hmm. wszystkich. To też jest takie znaczy, troszeczkę. Ja nie mówię, że y, wybicie wszystkich było no to jest, no, najlepszym pomocem na ta, świecie, nie? To a jest, ja jest akurat filozofia Danza. Nie uważam, że wojna domowa byłaby jakkolwiek lepsza, bo by pochłonęła dużo więcej osób, a wtedy nie zobaczylibyśmy żadnego członka y, klanu Zumaki. Ciężko to ocenić, i liczbę ofiar i w jaki sposób to by to przebiegło. Ja może teraz znowu, Słuchaj, dostałem, w sensie... dostałem dzięki Tobie, jakby. O... Oczywiście to insynuacje no. znowu, a nie znamy liczb, ale mhm. no nie uważam, żeby yy, Uchiha stanowiło 50%. Z racji tego, że w momencie, kiedy ja była no? wojna, jeszcze za czasów Hashiramy, to ucicha zaczęli już przegrywać, nie? I wtedy moglibyśmy liczyć, że oni byli 50 na 50. Skoro zaczęli dopiero przegrywać, nie? Więc podobna moc, ale po y, założeniu wioski dołączyły do nich klany właśnie Shimura, y, dołączyli do nich y, Sarutobi, dołączyły jakieś klany i coś, coś mi się, proszę, proszę pana, z, y, zdaje, że oni wszyscy stali za y, tą stroną przeciwko Ucicha, że tak powiem. W sensie nie, że ich nienawidzili z buta od razu, Może ale bo no. jakby mieli się pojawić w takiej sytuacji, to by stanęli przeciwko Ucicha. No ja cały czas mam tutaj taki, w tej wojnie domowej taki argument, że wierzę w mądrość Fugaku i Tachiego, którzy po prostu nie, nie pozwolili, jako, jako że są tak bardzo silni, nie pozwoliliby na to, żeby ten Kan Uchiha tak się bardzo z tych szeregów jakby jakby zerwali ze smyczy, powiedzmy. Po prostu mm. ja w to cały czas no, wierzę. W sensie, wiesz, wiesz e, zależy jakby się to potoczyło, wiadomo, tak, ale tak. no nie, nie wiem, jak w tamtym momencie by zaatakowali, to i Itachi miałby yy, Koto Amatsukami. Mógłby to wykorzystać tak. oczywiście, nie? Tak, tak. No ale to też wątpię, że wszyscy nagle się zgodzą na to, że... Tak, to jest, jest zły proces. rzuć na mnie mhm. Koto Amatsukami, będziemy żyć w przyjaźni. To jest proces znowu niestety. To jest tak, długi to, co proces. 10 lat będą to robić? Tak i ciężko przewidzieć co w ciągu tego procesu ich jakby, nie wiem, godzenia się jakby dogadywania się, co by było. No ja uważam, strony. że no jeżeli yy, jeżeli oni by wyszli z założenia, że oni nawet bezkrwawo przejmą władzę, ale zrobią to siłą, no bo innej opcji nie widzę, no to no nie narażają da się, inaczej, się no. na to wszystko, na co, na co ludzie ich podejrzewali. I, I byłby większy chaos niż powstał po tym, że Itachi rozwalił wszystkich, bo wszy cała, cała ta nienawiść na Uchiha tak naprawdę jest Kupiła się na Itacim i został sobie Sasek, który, o, biedny Sasek. I, tak, tak. I w, w świadomości ludzi zostało tak, o ja cię, ale biedny ten kran Uchiha. Po fakcie oczywiście, wiadomo, nie, bo jeszcze dzień wcześniej ich nie widzieli, yy, yy, ale no, jakby chcieli przeorać tą władzę, no to w końcu myślę, żeby ich wybili, bo wie, wiele osób argumentuje to, że yy, czekaj, czekaj, o czym ja tu mówiłem o właśnie tym, że Uchiha walczy. Wiele osób argumentuje, że zgubiłem myśl. To, to argumentuję, o właśnie. <grystanie> ja też tak, też mi się <grystanie> zgubiło dwa razy już. <grystanie> to, ale to podsumowując, uważasz, że ucicha przejmujący wioskę się y doprowadzi do czegoś gorszego, do wojny domowej, która będzie jeszcze większa w ofiarach. Większa jakby, będzie gorsza po prostu od tego, co się stało. I niekoniecznie to, co się stało jest też dobre. Ta, nie, 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 nie ma, nie ma że nie tu jest dobrej, dobrej też jakby gorsza, lepsza, to tak ciężko spekulować. W tak, sensie, tak. Ciężko to nazywać, ciężko to oceniać. Bo, tak, wiesz, tak, tak, typu, która śmierć się jest gorsza. Nie? Pięć zabitych dzieci od Uchiha, od jednego y, ra, randoma, nie? No, obie, dziecka, obie złe ale... są złe. I to... To, jest złe w... to jest złe, tylko ilość się różni, ale jeżeli już mówimy o tej ilości, no to wiesz, sama wojna domowa, nawet jakby zabili tylko Danzo, no to już jest Danzo. I powiedzmy, że nie byliby w stanie nikogo innego zabić. To jest zabity Danzo plus cały klan Uchiha. A tak mieliśmy cały klan Uchiha od, odjąć dwa. To, to, była, y, to było finalne podsumowanie, co się stało z klanem Uchiha. A jakby przejęli władzę siłą, to myślę, że zostaliby wybici w pełni. Y, oczywiście tych, którzy y, by ten... walczyli do samego końca, bo może ktoś tam by to uciekł. Wiadomo, 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 nie? Fabułka. Ale, ale ten... Ale uważam, że i oni klan Uchiha by powyżynął Jakiś tam cywili, ludzi itd. i tak dalej. I dodatkowo sam by y, po prostu znikł. Myślę też, że dobrą opcją, którą powinni oni rozważyć w trakcie tego wszystkiego jest po prostu opuszczenie wioski dla swojego bezpieczeństwa. Tak. Trochę mnie to dziwi, że się tego o tym nie pomyśleli. nie kazał im tam siedzieć, nie? Tak, tak. Oni jakby pragnęli tej władzy jednak, na to wychodzi, nie? Bo tak. jeżeli, jeżeli by się obawiali wioski, nie ufali im, to ze względu na swoje bezpieczeństwo swoich rodzin po prostu tą wioskę by opuścili. To też jest taki na pewno punkcik, nie? Tak, i to jest fajny punkcik przy tym Madarze, i już możesz mówić. Tak, Madara, Madara jako Hokage, mhm. czyli yy, sobie przypomnę, yy, to tak o, Madara nie został Hokage, no i powiedziałeś, że po tym, że nie został Hokage, dlatego, że nie został Hokage, to opuścił wioskę i się spłakał. I no tak, ogólnie taki, wiesz, taki motyw no, jest, tak, nie? Tak, w sensie, to no znowu to jest uproszczone. Wiadomo, ja wiem, trochę, ja wiem, też jak mówię, w takim było, cudzysłowie, albo cudzysłowie, tak? tak? Mhm. No i tak o, i Madara opuścił wtedy wioskę, nie ze względu na to, że nie dostał tego Hokage, ale ze względu na to właśnie, że do działania przeszedł tak zwany Black Zetsu i Madara odnalazł nową ścieżkę, czyli Infinity Tsukuyomi i po prostu opuścił wioskę po to, żeby wykonać swój cel Oczywiście mi też się to nie podoba, że on cały czas za tym swoim klanem był walczył o niego. Nagle powiedział, tak. że teraz klan za nim nie idzie, to on już. Tak. Koniec op, odpuszcza. On teraz w tak. Infinity Tsukuyomi. Y -y. To mi się nie podobało y -y. ten pstryczek, taki? I to, to jest właśnie może być właśnie to działanie Mangekio, Sharingana też tutaj może Je, troszeczkę wpłynąć. Jeżeli jeżeli yy, nie byłoby tej tej opcji, jaką się żegna z tym yy, Hashiramą, jeżeli to by tego by nie zobaczył, ja w ogóle nie, nie stwierdził tego wszystkiego o Madarze, hmm. bo uważam, mi że też nie podoba to jest su super postacią, jeżeli chodzi no. o napisanie, nie? Hmm. Jakby... Wydaje się, mi też się, mi nie podoba mi się ta, ta scena i w ogóle nie podoba mi się przedstawienie tego i wydaje mi się, że to było bardzo takie spłaszczone, ukrócone, żeby to szybko, tak? Szybka scenka w podziemiach, Madara tak. powiedział siema, mam nową ścieżkę Tsukuyomi, pokazał mu Mangekyo, widzisz, siema. Gdyby tego nie było, to Temat by się nawet nie powstał, ale jest. Mm. I teraz o co mi chodzi. Wiadomo, że nie tylko to było powodem, ale czy uważasz, że jeżeli on by został Hokage, to by poszedł szukać tego Infinity sukujomi? Jeżeli zostałby Hokage i Madara, i Myślę, że tak czy inaczej prowadziłoby się do tego jednego. Myślę, że Zetsu i tak by przesunął go na swoją stronę. Pokazałby mu to Infinity Sukuyami mm -hmm. i Madara i tak by poszedł po prostu z tej wioski. Dobra, dobra. Ale mam teraz inny myk. Czy Zet, yy, Black Zetsu byłby w stanie zrobić to z Hashiramą? Nie, nie. nie ma Właśnie. I do czego dążę? Czyli jakby jesteśmy w stanie się zgodzić, że Hashirama był dobrym... No, trochę, trochę tutaj przesadzę z tym, ale był dobrym Hokage. Dobrym człowiekiem. Pod tym względem, że kochał wioskę i oddałby za nią życie. Nie poszedłby z żadnym czarnym Zetsu. Ale jednocześnie uważasz, że Madara by poszedł pomimo zostania Hokage. Więc tak, tak. To jakby od razu go wyklucza, on się nie nadaje. Myślę, że jego właśnie. Tak, tak jak to mówiłem kiedyś o tym Madarze, to ma niestety obsesję na punkcie bycia bogiem. Bo tak. tak naprawdę, to Infinity Tsukuyomi i ci wszyscy ludzie dookoła go tak niezbyt interesowali Jak widzimy on się bardzo lubił bawić śmiercią i walką mm -hmm. On bo chciał być tym, no to on w sumie na końcu na wojnie stwierdził to Że on jest teraz wybawcą i to to co, co chciał osiągnąć. On po prostu chce być tym bogiem, mm -hmm. tym który jakby zbawił świat A kto to sobie tam żyje i w jaki sposób to osiągnął, jego tak Bardzo to naprawdę nie interesowało, jego, jego plan po prostu go zajarał Ten pan po prostu Black Zetsu go zajarał Uważał, że że ta tablica to jest właśnie to przeznaczenie, ta prawdziwa droga świata, ten wieczny pokój. I po prostu dał się głupio wkręcić, i nie podoba mi się ten motyw Ani trochę z tą, z tą tablicą, że tak. on po prostu z dnia na dzień y, zaczął powiedział sobie, że Dobra, to jest ta tablica u cicha, i to jest prawda, i idę tak. to robić. Ja o tym sprawę. wszystkim yy, co mam powiedzieć, znaczy no, yy, zgadzamy się z tym, że. Yy, Madara by się nie nadawał na Hokage I, I znowu to jest ta Czyli kwestia. Tutaj mam takie że... monetę no. Jak mówisz, że Black Zetsu by go przekonał, no to trochę, trochę go już eliminuje z, tej, z tej, tej rzeczy. I druga sprawa, to też jest za, za sprawą tego Mangekyu. No, trochę to tłumaczy, zobacz, że on chciał ciągle walczyć, bo chciał tej mocy. No, to, to wszystko jakby się sprowadza do, do jego mocy szaringanowej. Bo ile, jak więcej walczy, to ma szansę się rozwinąć pod względem mocy, to jeszcze więcej walczy. No, to był akurat miłościk walki. To był akurat taki typowy miłośnik walki, który tak sam powiedział, brzydzi go. Brzucą go słabe osoby. Tak. Weakness I... Disgust mi, proszę, tak. tak. Tak, tak, jeden z lepszych ja cytatów. No. I, I... I... szanuje tylko silne osoby, a te silne osoby oczywiście chce pokonać i zabić, nie? Mhm. jakby to jest, i to jest spoko, jakby na tej płaszczyźnie zostawiłbym Madarę. Super, jesteś I... I świetną postacią do oglądania. No. Jeżeli chodzi o Hokage, to ja Dobre się uważam, że on, wiesz, nie tylko to było powodem, ale to na pewno też się przyczyniało. I ten płat, że o, ja nie zostanę Hokage, nie zostanę drugim Hokage, po czym y, przecież Tobirama wybije cały klan. Hej, no nie wybił całego klanu, w sensie nie pozbył się jego klanu, nie Tobirama. I to zda zdarzyło się dopiero już daleko po śmierci Tobiramy i dodatkowo y, wiem, że poruszyłeś to w jednym swoim filmiku, że y, Kagami Uchiha, że ten, Tobirama nie... nie Niby nie doceniał u ale to nie tak. To znowu jest kwestia tego, że nie, nie ufał było im. za bardzo widocznie kogo docenić. No, Madarnie, docenisz. Co w sensie, się. Chociaż bardziej zaufanie, to zaufanie mi chodziło. No, i miał miał na przykład. Kagał jakby, jakby mu nie ufał i miał go tylko w teamie, tylko że mieć, no mógłby go wysłać na jako Wabika, nie? Tak, siebie. Przy... Na pewno silniejszą osobę niż. Albo niż, był e, przedstawiony powiedzmy. jako ten, któremu ufa, jako jednemu z ucicha, no tak, tak. Tak, jednemu. Nie jednemu. I sam jeszcze mówił, że yy, znał kilku ucicha, którzy byli naprawdę dobrzy, ale to było kilka sztuk. No, jak, tak, jak tak. Wszędzie, tak no, wiesz, masz tysiąc osób, i tylko kilku z nich by się nadawało w ogóle na jakiegoś władca, albo byłoby naprawdę dobrym człowiekiem. Ja na przykład się nie uważam, że dobrego człowieka, nie? Więc. No przejdziemy, bo tam jest dużo do obgadania, tak jak sam mówić, bo tak, i w ogóle ja sam, patrzę, sam jest... mam wiele do zarzucenia w tym filmie, bo to jest stary film, który, z którym tak. ja sam się nie zgadzam, a teraz sobie przejdźmy do, do podziału, że o tym, tym. Madara, który to był w ogóle zły pomysł, żeby on został Hokage i byłby z tym to tak. tak według mnie tak właśnie by się stało, że mimo tego, tego zostania Hokage, to ten po obejrzeniu tej tablicy i, i tak robiłby to, co zrobił, ale na pewno. Tylko powiedzmy, nie zostałby Hokage, to są fakty, że nie, nie mógłby zostać Hokage, mm -hmm. ale miał dobre predyspozycje do tego, bo rządził klanem długi czas, w mm. końcu doprowadził do zakończenia wojny, w końcu doprowadził do tego, że Senju i Uchiha się ze sobą pogodzili tak. i jakoś jednak, i jednak miał jakieś tam predyspozycje do tego. I tutaj mm -hmm. o co chodziło Hashirama, jak ja to odbieram, bo Hashirama powiedział, że chce władać razem z Madarą. A Madara mm -hmm. ma być tym, który ma być tym oficjalnie, ma być taką twarzą, y, twarzą tej, tego, tej całej wioski. I możliwe, że dzięki temu Hashirama chciał pokazać, że ucicha i Senju. Między, między ucicha a Senju nie ma podziałów. I wydaje mi się, że to nie byłby taki zły pomysł. Jeżeli Madara współpracowałby z Hashiramą, oczywiście to cała teoria się psuje zaraz, kiedy wbija na scenę Black Zetsu. Mm -hmm. Ale zakładając, że Black Zetsu nie istnieje, co bardzo by, czego, czego bardzo bym chciał. No to to nie był taki, nie, samo założenie po prostu nie było złe. Hashirama są, y, rządzący razem z Madarą i oczywiście Tobiramą jako, jako ten doradca, to mogłoby zadziałać i pokaz taki, że Madara jako ucicha jest władcą wioski i wszystko, i wszystko wiesz, wszystkie decyzje nie tylko by pochodziły od niego, tylko od Hashiramy i Tobiramy też, to mogłoby się zadziałać tylko dla takiego pozytywnego odbioru. I dla ucichów, i dla, i dla sędziów, i dla wszystkich wiosce, że po prostu nie ma podziałów. A tak to troszeczkę pokazano ucichom, że znowu Madara jest od, odepchnięty i kolejny brat y, sędziu dostaje Hokage. To mógł być troszeczkę mm -hmm. taki pokaz ich, że ucicha, tu nie za bardzo są ufni. Nie, w końcu ich lider opuścił wioskę. Też, nie wiadomo też, yy, czy wiedzieli, że Madara uciekł, chociaż do, pewnie tak. Skoro znaczy... on atakował kilka razy wioskę jeszcze później, nie? Tak, warto też dodać, że Madara sam powiedział, że Wios, że Klan nie chce za nim podążyć, mm -hmm. więc. Jakby no, też mu nie ufali mówię, do końca, jak, jak? Przywódcą tych ucicha, ale on, nie nazwałbym go dobrym przywódcą tych uczycha. W sensie, pod, jak była wojna i nikt nie chciał się godzić przez taki powiedzmy, dłuższy okres czasu, to okej, okay, no prowadził ich przez yy, pole walki, ale. To już za czasów, kiedy Izuna został przebity tam przez, przez Tobiramę i już był na można powiedzieć, łożu śmierci, i tam się opierał o Madarę. Już ludzie wtedy chcieli się poddać, a on nie, idziemy się na pierdziele do samego nie, końca. Tutaj... Jest fa fajna no. sytuacja, w sensie ładna, yy, wiesz, odważna i tak dalej, ale to nie tutaj było mamy w malutki dobre dla nich. Tutaj mamy malutki myk, bo tutaj tego, tak przypomnijmy sobie sytuację, w której Izuna ginie, my. Na barkach go trzyma Natrzyma mm -hmm. go sobie i Madara z Izuną się trzymają tak. I Hashirama mówi Skończmy z tym To już koniec wojny I już więcej osób nie musi umierać I Madara w tej chwili Waha się I chce wyciągnąć rękę tak. Do niego A Izuna go powstrzymuje Mówi nie bracie itd., itd. No I tak dalej i tak dalej No i to jest to Świadczy o y, Tym człowieku jakby Tak powiedział jest... Tak argumentował tym od razu Że popatrz po, Rozejrzyj się dookoła I popatrz ile Zabili naszych nie No, no. i on się rozejrzał dookoła i zniknął. No i wtedy właśnie przebudził swoje mandgeki. o co może być znowu, znowu mm -hmm. tym, tym, tym. No i teraz od razu przejdźmy sobie do tego, że yy, wspomniałeś o tym tym, że gość, który, o Madarze teraz mówimy, mm -hmm. że gość, który chciał poświęcić cudzego brata lub samobójstwem Hashiramy, nie może zostać Hokage, ale to była taka sytuacja z tym poświęceniem, że to był taki test zaufania. Madara chciał, Madara nie miał, nie zamierzał yy, poświęcić ani Tobiramy, ani Hashiramy w tamtym momencie, Powiedzmy, że on był wtedy tak wiarę potulnym barankiem jeszcze W porównaniu do tego, co się działo Innym mm. człowiekiem był I to był tylko taki test zaufania Wiadomo, powstrzymał Hashiramę i, I zobaczył, że Hashirama dla tego pokoju jest w stanie poświęcić bardzo wiele Bo wie, ile ucicha poświęcili I to mi się wydaje właśnie taką sytuacją I jakby nie odnosił tego do negatywu jako minus Minus bycia Minus jakby do tego, że przez to nie mógłby zostać Hokage między innymi tak, no to jest jeden powód, dlaczego nie mógłby zostać Hokage. Druga sprawa to, że yy, widzisz, był w stanie w ogóle zaproponować coś takiego, nie? Yy... Zaproponował, ale jednak to był tylko test. Dobra. Okej. Okay. Ale już sama propozycja była strasznie chujowa. Do tego jeszcze do, dołączmy jeszcze fakt, że znowu yy, jakim trzeba być Hokage, skoro wiesz, interesuje cię walka. Okej, okay, spoko, ale Jesteś w stanie poświęcić swój cały klan, który tak kochasz bardzo. Yy, I co? Jak, jak, jak zaufać takiemu człowiekowi, żeby on został Twoim przywódcą? Skoro jeszcze tam tak, no. kilka lat wstecz był w stanie Was wszystkich poświęcić. Wiesz, nie został Hokage. O tam, mój cały klan tak. już mi nie ufa. Są ku temu powody, właśnie. I, i ten. I, to już i... mówimy po przemianie, jego. Yy, powiedzmy, że ja bym podzielił tego Madarę na dwie części. Właśnie tego Madarę. Przed y, tymi wyborami i po, bo to są, to są dwóch innych, y, innych ludzi, tak samo jak Obito, nie? On się mm -hmm. zmienił na pstryknięcie palca od tak, z takiego potulnego baranka, który tam widzisz podnosił dziewczynkę i mu kwi jej kwiatki, z takiego dobrego człowieka, który wiesz tam wymyślił nazwę dla wioski. No wydawał się bardzo w porządku gościem i całkowicie, całkowicie mu odwaliło. Też nie do końca, bo nawet już za czasów tego pokoju. No. E, to i e, ten. Madaraś na krzywość na siebie patrzyli. E, Madara tak bardzo ufał Hashiramie, że jak ci gadali o demokracji, to ich podsłuchiwał. To też jakby, e, wiesz. Nie ufał okay. To nie, nie ufał. Nie dał tym powody. Dobrze, ale i nawzajem. Wiesz, nie na tym polega zaufanie. Ja mogę mieć do ciebie, że yy, jakiś, jakiś problem, że coś ci trochę nie, nie ten, nie wierzę w jakiejś kwestii, no ale mhm. jakby zaufanie na tym polega, że nie sprawdzam tego, nie? że nie robię wszystkiego, żeby zobaczyć, czy na pewno to robisz. Jeżeli to robię, to, to jest dosłownie definicja tego, że ci nie ufam. No, Taki sam zarzut możemy zarzucić też do Tobiramy, chociaż nie widzieliśmy, mhm. że, żeby on cokolwiek podsłuchiwał, ale właśnie te ich spotkania, te ich wzroki Yy, tak, swoje. możemy potem wnioskować, że bo... jest, nienawidzili się cały czas, tak? Nie, nie ufali mm -hmm. sobie? Może nie najawidzili, bo tego nie wiemy? Na pewno jakoś tak. tam. I tego wiadomo no, nie ja byli ja kolegami. No, ja, ja bym tak to nazwał. W sensie, yy, tak jak mówiłem w swoim filmiku o Tobiramie, to nie jest tak moim zdaniem, że Tobirama nienawidził uczychów, ale miał ku temu dobre okazje, by nienawidzić Madarę. I w pełni bym to zrozumiał i nawet bym się nie dziwił. Y no okej, okay, ok. No to tak to nazwijmy. No to, no to powiedzmy, że to była taka obustronna nieufność. I też bardzo mhm. ciekawy tekst jest taki, że Madara zapytał Hashiramę, jeżeli miałby wybrać pomiędzy Tobiramą a, a, a sobą, czyli kurczę, Tobiramą, a Madarą, te Madara mówi, tylko nie wiem, kto wymienić, no. No. no to kogo by wybrał? I to był takie i tak, Hashiramę zatkało, to była taka odpowiedź retoryczna. Że po prostu o, ale, wiadomo, ale, że. Co to jest zapytanie? Tak, tak, to powiedział właśnie, że zawsze brat będzie ponad, ponad Madarą. Taka, taka kwestia zazdrości od Madary weszła, Czym? to pamiętam. To jest pamiętam. dziwne, no, nie wiem. To jest ship. To jest ship, tak, ale, ale nie, no po prostu widzisz, yy, było, było argumentowane w twoim filmiku, że yy, olewali u Cicha. No po części tak, ale za dużo było wyolbrzymiane tam. Yy, nie było. W sensie było z mojej słabie, strony było wyobrażone. Tak? tak samo mówiłeś o w... że mógłby zostać Hokage. Nie uważam, bo w sensie albo by nie zdążył nawet dobrze pożyć przez yy, swoją chorobę, albo też nie wiemy, jakby się rozwinął jako człowiek, bo w momencie, w którym yy, no. to wszystko się rozgrywało, on był jeszcze młodym człowiekiem i mógł pójść w kompletnie którą stronę, no nie wiem, którąkolwiek stronę, nie? Nie, nie, nie uważam. Żebyście mnie nie źle nie zrozumieli, nie uważam, żeby taczy był. Złym Hokage. Nie możemy go wykluczyć, nie możemy go wykluczyć. Ale, ale, ale nie był na pewno za życia przed masakrą osobą, która mogłaby nim zostać. No, myślę, że to nie Prost był ten czas, na pewno. To nie był ten czas, nie? I, mm -hmm. I na przestrzeni tych wszystkich, wszystkich lat po prostu nie było dobrego osobnika, żeby został Hokage. I y, jeszcze tu przytoczę, bo oczywiście mieliśmy rozmawiać dzisiaj o trzech tematach. Wyszedł jeden, e, o sześciu w zasadzie, bo trzech twoich odcinkach. Trzech tak, moich. tak. Ale to trochę się łączy też z twoim odcinkiem Tobira Ma Zło Konieczne czy Uprzedzenie. A to jeszcze e... nie koniec z mojego tematu. O kurde, e, ale, ale czekaj, już zapomniałem o czym mówiłem. O Itachim, jako nie zostanie Hokage, nie możemy go skreślać. I... Tak, i, i, i mówiłeś w tamtym odcinku, co jest błędem timeline'owym, że na przykład jest właśnie taki Itachi. Czy znaczy nie? I dlaczego nie dawałeś? Był mu przecież Madara Fugaku. Tak to y, mniej więcej zrozumiałem, albo tak zapamiętałem, że porównywałeś, że. Y, to nie ufał, y, niby tam powiedział, że ufa y, y, tym u że kilku znał, ale gdzie na przykład w tym wszystkim Fugaku, gdzie i tak dalej. Tylko, że Fugaku nie w momencie powiem. śmierci Tobiamy miał rok. Tak? Tak, tak? tak powiedziałem, no to bardzo bardzo inteligentnie. Nie, nie rzucam kamieniami, bo może nie dosłyszałem, albo y, ja, ja źle nie powiedziałem. To no może to będzie dobry temat na następny, bo mi się wydaje, że to będzie też szeroki temat, którym ja sam będę miał sobie wiele do zarzucenia i chętnie bym go też sam obejrzał, bo tak. głupio mi się wypowiadać na temat, którym nie pamiętam. Ja już mogę zmienić zdanie. Ja doskonale to rozumiem. Jakby robię YouTube'a, czekajcie. i tak, ja już 7 lat. Zdanie, no ja już zmieniłem zdanie. W sensie nagrałem już inny film o tak. Tobiramie. I tam już jest całkiem inna moja perspektywa na temat tego, ale mm -hmm. ciekaw jestem, bo mnie bardzo. Tam nieraz sobie tam grupki, zaraz mnie bardzo. I ten film się ludziom, jakby tym, jakim turbofanom nie podobał, nie? Mhm. Dobra. Yy, ja trochę żelaźnie stoję przy swojej całej wypowiedzi, akurat, bo to jest dość świeży film, o którym mówimy. Z tymi mm. ucichami płoczkami. Yy, na pewno się zgodzę, że no tam trochę, trochę, no nawet sporo uprościłem. A nawet nie wiem, czy nie mówiłem, że tam upraszczam yy, tak, wszystkie sytuacje. Tak, mówiłem, że troszeczkę problem, to upraszczasz. Problem Spłaścisz. jest to, że teraz godzinę rozmawiamy przy podcaście i mogę sobie wyjaśnić to wszystko, co mam na myśli, a w odcinku nie będę robił go przez 30 minut, żeby tak, dokładnie wyjaśnić problem. każde swoje słowo, bo problem w tym, że ja wiem, co ja myślę i mam wrażenie, że przez to, co mówię. Dokładnie to przedstawiam, a czasami może być to nieprawda wcale. To nie jest takie I... proste, jakie się może wydawać. Tak, Przedstawianie nie... tego, co się naprawdę myśli, i to w jednym zdaniu nieraz, w zdaniu, w którym nam można było na przykład godzinę o tym gadać. Patrzcie, my tak. gadamy o jednym filmie siedmiominutowym, tak? Siedem minut filmu, gadamy godzinę i moglibyśmy gadać pewnie kolejną godzinę. Tak. I to tak. jest taki, taki, taka kwestia. Mm -hmm. No, i, i, i właśnie to niezrozumienie, yy, albo niektórzy uważają tak samo jak mówiłeś, yy, nawet ty nie zrozumiałeś, yy, choć może się domyślać, że wiem o tym, że yy, wiedziałem o tym, że Fugaku nie pokazywał Q dlatego że bał się reakcji yy, swoich klientów. Yy, no tak, właśnie. I, brakowało że mi że tego, no, to. No właśnie, tego. wspomnienia ale... Brakowało mi tego wspomnienia, bo było powiedziane, że Fugaku ukrywał to przed wszystkimi, mm -hmm. i, to właśnie, i to jest właśnie punkt, w którym. Dlatego między innymi nie można było mu ufać i tak dalej, i tak dalej. Tak, i właśnie. I o czym mówię, nawiązując do tego, co przed chwilą mówiłem, że ciężko czasami ubrać w to jedno zdanie i, i dobrze je argumentować. No. A dobrze to rozumiem akurat. Ja nie mówiłem tego, bo uważałem, że to jest no, kompletnie jasne, że wszyscy, którzy obejrzeli Anime i oglądają ten filmik, nie wyobrażam sobie, że ktoś ogląda mój filmik na temat tego, co się dzieje z kradem ucicha, nie obejrzawszy Naruto i Naruto Shippuden, Więc uważam, że każdy, kto obejrzał, wie to. I, i, to, I to jest mój problem, ale też z drugiej strony nie pozwala mi to, żeby robić co, y, co tydzień odcinek y, godzinny. No tak, tak, tak. Ja tutaj tutaj no bym tak. powiedział, że oglądanie no te, to są ludzie, którzy oglądają filmik o Naruto, powiedzmy, oglądali to 5 lat temu, oglądali hmm. to raz i to jest oczywiście 700 coś odcinków, łącznie z Naruto pierwszą serią. I nie sądzę, żeby każdy pamiętał jakiś szczegół i. Bardzo, bardzo często spotykany jest to właśnie błąd z tym Fugaku. Ludzie myślą, że on jest po prostu zły, że on jest po prostu takim chujem, że on y, chciał przejąć tą wioskę i ją zniszczyć. I tak samo nie, ja zrozumiałem tak to uważa. od ciebie. Tak, że ja tak samo zrozumiałem to od ciebie i ogólnie tak ludzie sądzą, że on jest tym złym i on jest tym słabym. I tak z tego z filmu zrozumiałem. I wydaje mi się, że tak to mogli odebrać też ludzie. Dlatego właśnie teraz to y, jakby. Prostujemy. Jakby, tak, prostujemy to dokładnie. Tak, no tak, i tak wyprostowałem. Tak, tak, nie że to. on był zły. Jak, jak na tych wszystkich, którzy go przekonowali, no był jednym e, z lepszych, no bo był rozsądny bardzo długi czas. Powiedzmy. Tak, tak. Też ale miał powód też do... nie na tyle dobrym, aby zostać Hokage na przykład. No, ja uważam, że nie byłby najgorszym, ale to to znowu jest no, temat tak. Ale, ale też... Y... Lepszy byłby bo... niż... Właśnie o tym Minato troszeczkę zgubiliśmy temat, że uważam, że Minato nie do końca był dobrym Hokage. Był osobą, która nie ma doświadczenia z niczym. Nie był doświadczenia, jakie ja miał doświadczenia z, yy, nie wiem, z dowodzeniem. On sam stracił dwóch geninów przy swojej warcie. Osoba, która jest najszybsza na świecie. Osoba, która na pstryknięcie palca pojawia się przy Kakashi, przy jego, przy jego sztylecie. Takiej osobie zginęły, yy, zginęło dwóch yy, Chuninów już wtedy, bo ja powiedziałem w filmie geninów, oczywiście to też był błąd od razu, mogę sprostować. Kasi był wtedy Joni, yy, Joninem, a oni byli Chuninami. Chuninami no. Ale to kwestia tego, że on był już w ogóle w innym miejscu, ale dobra, nieważne tak. jest to, ale to jest kwestia też tego, że widzisz, Fugaku ukrywał swoją prawdziwą moc. W Naruto było róż, różnie, bo niby mieliby zostawać wszyscy kolejni Hokage najsilniejszymi osobami w wiosce, no, ale Tobirama nie był, raczej był, w tamtym momencie był najsilniejszą osobą, znaczy, nie jest ale powiedziane, że, że został... Mus... No. Dy, dy, yy, Wybrany no bo... po prostu demokratycznie. Tak, tak. I tak. też nie można powiedzieć, że jest, ta, jest taki punkt, że musi być najsilniejszy, inaczej nie. Inaczej nie. Musi być bardzo no silną właśnie. osobą. Bo tak. to jest też, wiesz, rad, jest, jest demokracja, jest yy, rada wioski, to jest starszyzna mhm. wioski, która zresztą jest debilna. Tak, nie, nie, do, nie do końca yy, musi to być na pewno najsilniejsza osoba, musi być bardzo silna. i. Szanowana przez wioskę oczywiście, Tak, tak no, taka no, osoba jak Tak, Dziraya, powiedzmy. Tak ale ukrywał swoją prawdziwą moc, nie? Musiał, musiał no, to robić. I, ale z drugiej strony czemu musiał, skoro mógł ją pokazać, żeby pokazać, wiesz, yy, hej... Ja mogę zostać Hokage, mam ku temu predyspozycje, może będę pierwszym u może... Ej, zobaczcie, zauważcie mnie, nie? Ale... Nie zrobił tego, ale on to mówił dopiero po fakcie, gdy już y, Kyubi atakował dawno, nie? No, mi nie, na to nie powiedział tego w ogóle, nie powiedział tego w ogóle. Do Taki, końca. Mówił to Doitaciego. Tylko do itac tak. Nikt, o, no nikt tak. inny o tym nie wiedział. Czyli, czyli już dawno, dawno po Cubim, ale skąd inni mieli wiedzieć, że on jest na tyle silny? Wiedzieli, że na wojnie zrobił dużo i był w ogóle. Yy, na tej tam. wojnie go przebudził, no tak. Yy, jakokolwiek yy, był uznawany, no ale w końcu wiesz, nie pokazał tej swojej całej mocy. No jakby to też. Nie pokazano, na, jego nie pokazano nam jej. Nie pokazano na jej troszeczkę też, nie? Tak. To, to jest też jego wina, że jakby wiedząc, że zostaje tą osobą najsilniejsza osoba, czy tam bardzo silna w wiosce, no to hej, może pokaż, że coś potrafisz, nie? W sensie pokazał na wojnie, powiedziane nam to zostało, nie zostało oczywiście pokazane, że dużo zrobił, tak samo jak Orochimaru, tak samo jak Minato. No, ale widocznie nie, nie na tyle, żeby zostać. I nie uważam, że to była kwestia, w sensie oczywiście możliwe, że Dan maczał w tym palce. Oczywiście. Do tego nie zebrano, ale y, to nie było też tak, jakby porównywalne do ani, ani do Minato, czyli no, Orochimaru i. Y, I ma to jest Pugaku, kwestia, nie ma to jest nie wasza kwestia. w tamtym czasie co do pokazania versus Minato. No, na to został nam troszeczkę przedstawiony mocno, nie? I swój no. był schowany w cieniu. I powiedzmy też sobie, ja widzę to solidne argumenty ku temu. On się bał, że uciecha się po prostu rozpadnie po tym, jak on pokaże im. On bał się tego, że ci ludzie są na tyle trudni do opanowania, że po prostu wszyscy rzucą się na rzeź albo będą właśnie... Wymuszać to od niego, żeby on użył tego mangekio, Sharingana. I on bał się no tak, właśnie jakby, jakiejś... jakby został, jakby został, Hokage, no to przecież. A gdyby nie, Potrzę, nie został, by na użył. przykład? Ja bym się wydaje, że nie został, bo Jakby jak miał mangekio, to wioska jeszcze bardziej by się go obawiała, ze względu na to właśnie mangekio, które jest znane bardzo dobrze w wiosce przez na przykład, na przykład, Ucicha, bardzo dobrze znane uczniom Tobiramy i Hiruzena, Hi czyli na przykład, i, mm -hmm. i Hiruzę, na co ja mówię? o no, jest uczniem m.in. Tobiramy i Hashiramy, czyli np. Danzo też, nie? Są bardzo dobrze znajomi z Tak, I dlatego tak bardzo się go obawiali. I z, właśnie dlatego Fugaku prawdopodobnie, powiedzmy, Fugaku nie jest u i mi się wydaje, że to jest bardzo dobry kandydat na Hokage, bo nie jest u I nie został tym, właśnie, Hokage, bo w radzie jest starszyzna wioski, która raczej trzyma z Danzo, który są jego z kolegami z drużyny okay, i raczej. tylko by, że. No? W porównaniu wciąż do Orochimaru i Minato nie wygrałby. I w sensie wygrałby w, w czym? Nie, nie zostałby Hokage, jakby mieli wybierać pomiędzy Minato, Fugaku, no sądzę i tak. Orochimaru. Dla mnie Orochimaru, sens. branie pod uwagę Orochimaru pod względem Hokage było troszeczkę bez sensu. W tamtym czasie... I... Okej, okay, ci co go znali, już nawet z samych tych y, wspomnień, gdzie był, y, była drużyna tych trzech Saninów, to on już wtedy był taki, a na przykład, a te dzieci z Ame, a po co nam one, nie? Ale, ale tak. ten, to no, no, tak, pod względem tak, że, na pewno. ważne, że, że go znał Hashirama, nie Hashirama, tylko ważne, że go znał Hiruzen i Starszyzna no. Wioski, i znała jego charakterek, i to już mm. wtedy była zamknięta sprawa. Yy, I teraz przejdźmy do Minato, który, tak jak mówiłem, nie ma żadnego doświadczenia, ma, był na jednej wojnie. Oczywiście pokazał się na niej bardzo dobrze, możliwie że był bohaterem i głównym tak. czynnikiem, dla którego I wojna została przykład... zażegnana. No tak. I, I to, oczywiście to był to szanowany, mało? wioska mu ufała. To nie jest mało, ale wydaje mi się, że to nie jest osoba, która jakie, ma jakiekolwiek zdolności przywódcze. Nie, bo nie wiemy o tym. On jest dobrym, może być dobrym wojownikiem, może być silny, może być szanowany, ale dlaczego taka osoba ma zostać kokage? To no jest dobra. tylko silna. A powiedzmy, teraz przejdźmy sobie na drugą stronę Fugaku, mhm. który jest już doświadczoną osobą, który przeżył już dwie wojny i który już, już jest szefem, który już rządzi ucichami. I teraz mamy ku temu powody, że człowiek doświadczony, człowiek bardzo silny, człowiek szanowany, człowiek, który również bardzo dobrze spisał się na wojnie i im się wydaje, że to jest lepszy kandydat już w tej chwili, ale jest uchicha, dlatego dlatego starszyzna wioski, Hiruzen, który jest spizdą i, i stało się tak, że został Minato. Nie mówię, że był tym Hokage, bo nie wiemy, jakim dokładnie tak. był Hokage. Nie ale bardzo, na, papierze? na papierze, według logiki, dla mnie to jest Fugaku zwycięzcą. Dobra, ale to nie jest tylko problem z Fugaku. Zobacz, hmm. na każdego po hiruzenie. masz yy, czwartego nie Kokage. Było. Mówisz, że jest słaby. W sensie, w sensie, nie nadaje się na Kokage. Jestem w stanie się z tym nie. zgodzić. Jest znak większości Fugaku po prostu. Nie, nie, nie powiem, że yy, słaby Dobra, jest. ale patrz dalej. Tsunade. Tsunade albo Jiraiya. No. I co teraz? Ani, ani jeden, ani drugi się nie nadaje tak naprawdę no no tylko kolejny osoba która może coś kogo tak tak naprawdę też ale spisała się całkiem nieźle powiedzmy na papierze na papierze zero tak na papierze zero i dobra już nie mówmy cały czas mówimy na papierze Kakashi też nie za bardzo na papierze w sensie on był mocny był przyjemny dla nas nie dla nas widzów to był dobry fanbase w sensie wiesz zamknięty sobie tak trochę gościu tam Taki, nie wiem jak to nazwać po prostu, to jest Kakashi, nie wiesz, taki tak. głośno zamknięty, nie za bardzo, y, niby szanowany, ale, ale niepopularny, większość go nie zna, jest taki pff, z braku laku trochę, nie? Też na papierze, jako Hokage, spisał się świetnie z tego co wie, wiemy, nie? A nie wiemy za dużo, ale na papierze to Kakashi też nie jest dobrym Hokage na kandydata, jeżeli chodzi o to. Tak, chyba że bierzemy pod uwagę znowu takie coś że Hokage to nie jest jedyna osoba, która podejmuje decyzję, i za nim stoi na przykład cała chmara osób, jak bo, nie chmara, ale powiedzmy jest starszy na wioski jest na przykład, jak w przypadku Naruto Shikamaru, który bardzo mocno wpływa a tu w Boru to może nie wiesz, ale wiem. Yy, wiem. No, Shikamaru no, bardzo, no, bardzo no, mocno no. wpływa na decyzję Naruto i na Naruto nieraz powie coś głupiego no to Shikamaru mówi, nie no Naruto, halo, i wiesz, i go tam ogarnia no I taka i sama okay. była, taka sama była ta, tak sam yy, ta przykłady był z Hiruzenem, gdzie na przykład yy, był ojciec Shikamaru, który i ta starszyzna wioski, nawioski, które oni, jakby to demokratycznie wszystko podejmowali. I jeżeli założymy, że osoba, która jest Kokage, to ma być właśnie ta silna osoba, która jest szanowana, jest takim obrazkiem, wiesz co chodzi? Takim. Tak, yy, emocji, takim symbolem. Wioski. Symbolem, tak. Symbolem takiej wieś, wolności, siły mm -hmm. i zaufania, no to okej. Okay. To powiedzmy, że o ile Tsunade bym jeszcze wykluczył, no to powiedzmy, że Minato pasuje. I tak samo powiedzmy, że pasuje jeszcze Kakashi. Powiedzmy, że jeszcze Dobra. tak. Ale jeżeli mówimy Wójt. o takich zdolnościach przywódczych i, jest, i tak dalej, no to, to sobie się jest... zgadzam. To jest to, że te, jakby mam wrażenie, że trochę się wykluczasz, na, na, z, z Samymi słowami bać. Powiedziałeś, że y, Tsunade się nie nadawała już pod względem takiej powiedzmy mocy i siły symbolu. Y, tak. Mówisz, czwarty się nadawał. Y, nie, piąty nadawał. Się nadawał. Bo no. Kakashi się nadawał. No. Powiedziałeś przed, że chyba się nadawał, tak? I że kto? Minato. Minato jako pod symbol? względem. Pod względem symbolu? Tak, tak. Tak, no to symbol y, to tak, Kakashi tak, Naruto tak, ale na papierze żaden z nich, włącznie z Naruto, no by, był bohaterem, ale nie jest jakby... Mm, z Boruto? Powiem ci, że... No, nie, no to teraz to... się zmienił, okej, okay, ale... On jest mądrym chłopem teraz, naprawdę, tak, poważny mądry tak, człowiek. Tak, 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 No ale do tego momentu jakby... Do... No ej, on nawet nie był na swojej własnej ceremonii, nie? Hmm. Więc y, pod względem takiej odpowiedzialności na papierze... Mhm. No to nikt po Hiruzenie włącznie w sumie z nim, bo znaczy, no nie, może na papierze w, te, w tamtym momencie wyboru yy, był ok. Czyli ale... w momencie wyboru miał 16 lat, prawdopodobnie. Tak. 18, no to ale też nie było powiedział. za bardzo widocznie kogo wziąć, nie? Tak, ale tak. zobacz, 4-7 na papierze jest źle, ale większość, nie licząc Tsunade, według Ciebie, nie, to są mhm. dobrymi symbolami. No to teraz tak. wróćmy do Fugaku. No, Fugaku, jako moc, jako tak. symbol, nie bardzo. Jeżeli zakładamy właśnie ten symbol, bo to jest wszystko założenie, nie mówię, że tak jest, ale jeżeli zakładamy, że osoba ma być symbolem właśnie tej. W sumie Fugaku to nie jest sol taki zły, bo to jest też osoba szanowana w wiosce, jest też takim. Jest też osobą bardzo silną. W sumie nie wykluczałbym go z tego. I na dodatek posiada właśnie to, czego nie posiada praktycznie cała reszta, czyli doświadczenie w dowodzeniu. No dobrze, ale o czym mówię teraz? Bo. No, ale nie jest tak dobrym symbolem jak mi na to. Chyba możemy się tak. zgodzić z tym. Mo tak, więc tak. tak dzięki, względem... Między innymi dlatego, bo jest ucicha. Bo ucicha są po prostu. Uchicha, bo... Ludzie się boją ucichów. Nie ufają no, im do końca. Nie, być na pewno... Może jakby nam zostało to przedstawione, to bym był w stanie po prostu powiedzieć tak, jasne, ale nie zostało na to przedstawione. Jego moc ogółem, to jak. Był po prostu słabszym symbolem niż e czwarty Hokage, i moim zdaniem. Chodzi o siłę e w tej chwili? Nie, jako symbol, no jako symbol po prostu bycia, bycia przywódcą wioski takim, no jak mówiłeś przed chwilą, że nadaje no się takaszy i na Jestem w stanie o tym powiedzieć, że mi na to był bardziej, bardziej szanowany po prostu. No, więc Minato był lepszym symbolem i znowu widzisz, na papierze y, Fugaku był lepszy niż Minato, ale ten papier, tak. jak widać, nie liczył się, bo Widocznie, tak, tak. każdy kolejny był symbolem, więc można powiedzieć, że jako symbol był wybierany. No to... możemy, możemy tak wnioskować, że to był symbol. Jeżeli popatrzymy sobie, jak, jak y, wybierani byli Hokage w wiosce, no to możemy wnioskować bardzo mocno po tym właśnie, że to jako tylko symbol i niekoniecznie tak. musiał posiadać jakieś zdolności... Przywódcze. Wiadomo znajomości, no bo zobacz. Pierwszy Hokage, założyciel, drugi Hokage, brat założyciela, trzeci uczeń, czwarty w zasadzie dobry ziomek chyba w sumie, też był. Nie, w sumie. No w sumie najmniej powiązany, powiedzmy. Najmniej powiązany. Tak, ale z Jiraią swoim ten uczniem, to wiadomo, był trochę powiązany. Drugi taki samolot wtedy pewnie został. No ale dobra, w każdym razie jako symbol się nie nadawał tak bardzo jak ten, jak czwarty, więc. W sensie, no widać, e, jak, jak, widać jak ja kwestia zaufania, tak. jaką dużą gra, rolę grała w wyborze Hokage, tak. tak? Musiała brać bardzo dużą rolę, dlatego to wszystko szło jakby bardzo blisko siebie. Ludzie byli mocno związani ze sobą. Yy, w sensie, poprzeli Hokage i nowi Hokage. Mm -hmm. Byli praktycznie za każdym razem ze sobą jak ktoś związani. No to nie wychodzi uczeń, na to, to krew. że to niekoniecznie jest wina tego, że on jest u Po prostu z tego, co nam pokazał i pokazał w świecie tym Naruto, on nie był aż tak dobrym symbolem na tyle dobrym. W sensie. Miał. Nie przedstawiono nie, nam tego okay. po prostu. Mógłby zostać Hokage, ale nie z takim przeciwnikiem jak Minato. Jako, wiesz, kontr... Yy, jeżeli, tak. Tylko jeżeli zakładamy, że wybory, wyborem wioski jest symbol. To tak. Ale Logi, uważam, że tak, logiczniejszym, tak. logiczniejszym. Logiczniejszym. Logiczniejszym wyborem i lepszym wyborem dla mnie jest Fugaku. Chociaż okay. nie, nie przedstawiono nam go w jakikolwiek sposób. I to jest. Oczywiście, się, ale, to oczywiście ale w tej chwili jest teoria. Dobrze, wiesz. Yy, nie mówię, że. Wybór Hokage poprzez bycie symbolem i siłą jest dobrym wyborem, bo ja nawet zrobiłem mm -hmm. kiedyś taki kontrowersyjny filmik. Czyli, że Shikamaru powinien zostać Hokage, nie Naruto. bo... Shikamaru, jako, powiedzmy, że. No, no. Jako, jako przywódca jest no, pff, nieporównywalnie lepszy niż Naruto, y, no. jako symbol nie. I tak, i o ty, właśnie, o właśnie mówimy, Oni nie no. zjechali w tym filmiku, że to chodzi o symbol, o najsilniejszą osobę w wiosce. No i no. tak było przez całe Naruto. To nie jest dobry ustrój, nie jest dobre, do, dobre takie. Yy, Chyba, no. że ma dobre, jakby, mamy dobre jakby podłoże. Tak? Na przykład jak, ludzi jak Shikamaru. Nie? Jeżeli mamy dobre zaplecze, doradców i tak dalej, no to yy, ten doradca, nie doradca, tylko Hokage, który jest zaufany mocno, nie jest wcale takim złym wyborem, jeżeli właśnie zakładamy. Yy, zakładamy, że mamy dobre zaplecze doradców takie jak właśnie Shikamaru i tak samo wydaje mi się, że trzeba zrobić Hashirama z Madarą. Madara jako symbol pokazujący, że ucicha. to nie jest nikt zły, że Uchiha może zostać Hokage, może zostać przywódcą wioski. No i oczywiście za kulisami jest jeszcze no, Hashirama i Tobirama, No ale że i tak Madara by poszedł w swoją stronę. Tak, 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 tak. No, więc y, podsumując chyba już wszystko wszystko. Uważam, że jak bardzo bejtowy i, i, i w sumie spłoszczony temat płakania by nie był, to wychodzi na to, że wiadomo, nie miałem stuprocentowej racji, nie? Trochę to spłoszczyłem. Ciężko że... mieć stuprocentową rację w bajce od Naruto, która jest bardzo jakby... bardzo podatna na to, żeby ją interpretować w dowolny sposób. Tak, I tak. każdy teraz może napisać, ma swoją rację i tak naprawdę mm. trzy osoby napisały trzy różne rzeczy, które nie są faktami, i można założyć, że każda z nich jest prawdą. I teraz sobie powiedz, który ma, który ma rację. I tak. to jest właśnie no, problem z fandomem. Ja bym się trzymał niedokładnie. Nie, nie wszystko bym powiedział w tym momencie tak samo jak w tamtym filmiku, bo mm. no, spłciłem to. No, mieli, mieli powody, by po prostu y, się wkurzyć w końcu, jeżeli chodzi przez Danzo, przez te 7 czy ile lat, y, jak no. byli cały czas y, podejrzewani o coś. No ale wciąż to nie zmienia faktu, że no tf, jakby... Mogli, wydaje, tak jak powiedziałeś, u, u, po prostu przelokować się, iść, założyć tak, inną wioskę. Tak, ja wiem, co chciałeś przekazać w tym filmie, mm -hmm. właśnie tylko yy, mi się wydaje, że potrzebowałeś troszkę wie, więcej czasu. Jakby ten film troszkę dłuższy by był, potrzebują więcej czasu troszeczkę. Tak, no, no że. Temat. Ale wiem, rozumiem, co chciałeś przekazać mm -hmm. i po prostu. I da się to zrozumieć. Ale jeżeli tak. ktoś chce się przyczepić, wiadomo, może. A tak, ludzie to lubią wszyscy pierwsze, tak? Jak, do, jak do każdego w sumie w filmiku hej, jak, jak jest tam wyrażona jakaś opinia, to znajdzie się kontropinia. Kontro opinia albo albo trochę moc, moc ostrzejsze słowa. Tak. Y, czy, czy masz coś jeszcze, bo ja już naprawdę jestem zmęczony. <grym>, czy sugerujesz, że kończymy? Dobra. To sugerowałbym Dobrze. to. Wyszło, kurde półtora godziny. Ja o, myślę, Boże, że cypry. to nie będzie tak oglądany jak ten niedzielny odcinek. To nie, nie pół godziny? może być problem, żeby to ktokolwiek obejrzał do końca. Zobaczymy, różni są masochiści wśród tak. ludzi. No dobra, chyba tyle. Wszystko wyjaśnione, tak, tak. wyprostowane. Chyba w każdy wszystko wie. O, albo, albo będzie jeszcze za tydzień kolejny odcinek na temat, znaczy podcast na temat. Wyjaśnienia słów z poprzedniego wyjaśnienia słów z poprzedniego filmiku. <laughs> tak będziemy lecieć, to jest już niekończący się kontent, tylko tak, tak. <laughs> tylko musi no być kto? Mieliśmy opowiedzieć o sześciu tematach, więc opowiedzieliśmy o, można powiedzieć, dwóch. Spod, troszeczkę się spodziewałem, ale spodziewałem się tak 40 minut na temat, nie półtorej godziny. Ja się spodziewałem, że mówię, wziąłem tak sze sześć tematów, że było tak po 10 na każdy. I wiedziałem, że może się po, po przedłużyć, ale myślałem, że 20 na każdy, coś 30 wyszło. Tak naprawdę można powiedzieć, mój filmik ogadaliśmy, ale przy okazji, że. Zaczepiliśmy. no. bardzo podobna. Jest, jest, oglądaliśmy też twój, nie? Tak, a tam jeszcze można było pewnie godzinę po moim, na pewno. Bo ja też dużo bym, kurczę, gadał o tym filmie swoim, bo też jestem ciekaw. Ale ja mówiłem, u uciska przejdzie w wioskę, a nie o tobie nie? Tak. No. Także, no nie wiem, to chyba tyle w tym podsumowaniu. Jeżeli dotarliście do tego momentu, piszcie, uff, co mogą napisać. Kurczę ciężka sprawa. Nie ma do Napiszcie koks. kurczę ciężka sprawa, bo ja myślę, że to mogło być ciężkie do tego co? momentu. Co? Bardzo dobrze. Chyba, chyba się pożegnamy jak w familjazie. Chyba tak. Cześć. Siema siema.